Zapraszam Państwa, zaczynamy następną sesję, z dużym opóźnieniem zresztą. Pan profesor Andrzejak na wstępie jeszcze ma do pokazania dwa przezrocza, które obiecał w Kazimierzu, że pokaże tutaj, więc bardzo prosimy, panie profesorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w Kazimierzu pokazywałem wyniki leczenia tętniaków piersiowo-brzusznych za pomocą stengraftów branszowanych, fenestrowanych. Wtedy miałem tylko niestety część wyników. W tej chwili mam wyniki ze wszystkich ośrodków w Polsce i tak jak obiecałem, chcę państwu pokazać te wyniki. To są dosłownie dwa przezrocza, także przepraszam. I bardzo proszę. Wykonaliśmy przez dwa lata, to jest rok 2013-2014 w sumie, 212 operacji u chorych z tętniakami piersiowo-brzusznymi za pomocą stengraftów fenestrowanych i branczowanych. Najwięcej w ośrodku pana profesora, dawnym ośrodku pana profesora Schmidta, obecnie profesora Nazareckiego. Drugim ośrodkiem co do częstości jest ośrodek wrocławski pana profesora Szybera, potem ośrodek pana profesora Zubilewicza, potem ośrodek, w którym kieruje pani profesor Szczerbo-Trojanowska i potem 15 chorych w sumie zoperował pan profesor Szopiński w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii. Te dane w nawiasach to są iliac branche, także ja iliac branche potraktowałem oddzielnie. I jakie są wyniki, proszę państwa? Zgony wczesne 10%, zgony późne 3%, wczesne reinterwencje wewnątrznaczyniowe 4,7%, późne reinterwencje wewnątrznaczyniowe 7%, wczesne reinterwencje klasyczne 3% i późne reinterwencje klasyczne praktycznie ich nie było. Proszę państwa, to są znakomite wyniki. Jest tutaj z nami pan profesor Kasprzak, który pewnie to potwierdzi, ale te wyniki są naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I w takim razie przystępujemy do referatów. Bardzo proszę państwa o przestrzeganie czasu. Pierwszy referat pan profesor Rewniński będzie mówił o postępowaniu w planowaniu i postępowanie w leczeniu tętniaków prawdziwych i rozwarstwiających aorty piersiowe. Rozumiem, że dosyć trudne zadanie, bo to właściwie dwie odrębne choroby. Bardzo prosimy, panie profesorze, 15 minut. Zadanie wręcz niemożliwe, dlatego spróbuję to skrócić maksymalnie, ponieważ wiem, że zaraz po mnie państwo będziecie rozwijali te tematy bardzo dokładnie w szczegółowych wystąpieniach, więc może tylko przypomnimy, że musimy te nieleczone tętniaki aorty piersiowej traktować jako błąd, ponieważ zgony są błyskawiczne, natomiast to, czego szukałem w guidelinesach i chciałem znaleźć, ale nie znalazłem tego, to jest to, że jak wszyscy wiemy, mamy wrzecionowate tętniaki w 80%, workowate w 20% i gdybyśmy chcieli w tej aorcie wstępującej powiedzieć, który workowaty w takim razie leczymy, to na to chyba standardu nie ma, bo o wrzecionowatych wiemy wszystko. Natomiast workowate radiolog zawsze ocenia w ten sposób, że stosunek podstawy szyi do wysokości tętniaka jest czynnikiem ryzyka pękania tego tętniaka i moim zdaniem należy po prostu leczyć wszystkie. Leczenie wewnątrznaczyniowe, oczywiście wszyscy tutaj znają na tej sali, wiemy dlaczego zmierzamy do tego, żeby to robić wszystko wewnątrznaczyniowo. No a jakie wskazania znajdujemy w literaturze? Znajdujemy na przykład, że 6 cm, a w zespole Marfana 5 cm, tętniaki rzekome, oczywiście wszystkie tętniaki objawowe, oczywiście też trzeba leczyć, jeżeli są 6-centymetrowe, powiększające się o 5 mm w 6 miesięcy, to następny standard w literaturze. No, wszystkie rozwarstwienia typu A, niestabilne rozwarstwienia typu B, drążące wrzodzenia, co by to nie znaczyło, krwiaki śródścienne i pęknięcia pourazowe aorty. No i oczywiście tam, gdzie jest wysokie ryzyko operacyjne, przebyta torakotomia, zmiany opłucnowe, zaburzenia krzepliwości czy lokalizacja w obrębie aorty wstępującej, to oczywiście przede wszystkim bierzemy pod uwagę wskazania wewnątrznaczyniowe. To jest guidelines, który w 2014 roku został opublikowany i chciałbym państwa uwagę na tym trochę skupić, że tutaj no, są takie różne informacje z klasą pierwszą jak gdyby rekomendacji
i wysokim, no, takim sobie poziomem jak gdyby uzasadnienia tego, ale no, na przykład widzimy, że szyja tutaj w 2014 roku jest oceniona obowiązkowo na 2 cm, oversizing na 10-15%. To są guidelinesy, które zostały dopiero co wydane. Tak na marginesie obiecałem, że to powiem, bo tam jest oczywiście też maleńka grupa współautorów z Polski. Trzech, których przeczytałem, o ile ja wiem, żaden nie zakłada stent graftów, ani nie operuje aorty. Algorytm obrazowania przewlekłych tętniaków aorty piersiowej. Zdjęcie klatki piersiowej, być może, tak? I potem mamy wybrać sobie albo tomografię, albo MR, albo przez przełychokową echokardiografię. Nie wiem, jak często Państwo w przewlekłych tętniakach aorty piersiowej robicie echokardiografię przez przełykową. Wydaje się, że na dzisiaj standardem jest TK, które będzie wykonane od samego dołu do samej góry i o tym należy pamiętać, niezależnie od lokalizacji tętniaka i choroby. Zawsze musimy widzieć to na całej długości. No i oczywiście tutaj naturalnie chciałbym, żeby to nam się odpaliło, ale jak zwykle pewnie będzie z tym problem. Chciałem pokazać Państwu, jak to, no teraz to już nie chcę w ogóle pójść dalej. No dobrze, idzie. Zaraz się... Dobra, szło, tak? To niestety, no nie, z tymi filmami zawsze jest problem. Chciałem Państwu pokazać te 2 centymetry przylegania, prawda, i stawianie stent graftu bardzo, bardzo dokładnie na 2 centymetrach szyi, ale to jest taki problem, że wszyscy wiemy, że segment ma 1,7, a nie 2 centymetry, w związku z tym strefa przylegania, potem jest gap, jest tak naprawdę 1,7, a nie 2 centymetry, więc nie wiem, dlaczego guidelinesy piszą inaczej. Tętniak, krwiak, owrzodzenie, rozwarstwienie stętniakiem lub bez. No tutaj jest to właściwie jedna choroba, prawda? Mamy albo krwiak śródścienny, albo penetrujące ścianę owrzodzenie, albo pęknięcie aorty, albo rozwarstwienie aorty, ale zawsze to te stany mogą przechodzić w siebie. Wiemy, że krwiak to jest uszkodzenie vasa vasorum, które manifestuje się bólem, rozwarstwienie bez uszkodzenia błony wewnętrznej, leczenie jak w rozwarstwieniu, ale kiedy leczymy ten krwiak, prawda? Bo trzeba by się jeszcze zastanowić. To jest oczywiście krwiak śródścienny. No i mamy tutaj znowu te predyktory do tego, co się stanie z tym krwiakiem, w zależności od tego, jak obraz wygląda. Tak czy owak, jeżeli średnica jest powyżej 50 mm, to musimy leczyć. Jeżeli mamy różnego rodzaju kłopoty z utrzymaniem ciśnienia, to oczywiście też musimy leczyć. Jeżeli mamy płyn w jamie opłucnej, na pewno tak. I obrazy takie jakby ulceracji w tym krwiaku też nas skłaniają do leczenia. Takie są guidelines. Owrzodzenie, co by to nie znaczyło, to znowu powtarzam, widzimy to drążące owrzodzenie w blaszce i pytanie, kiedy leczyć, od jakiej wielkości chociażby to owrzodzenie leczyć. Jedyny problem, jaki tu widzę, to, że troszeczkę widziałem w życiu dużo takich obrazków, kiedy jako owrzodzenie były traktowane zmiany zupełnie inne, bo uchyłek aorty w przewodzie Botala jest powszechnie uważany za owrzodzenie i nakrywany stent graftem. Trochę mnie to dziwi. Tam zresztą się robią w tym przewodzie Botala też tętniaki czasami, które wyglądają tak i ludzie klasyfikują to jako pourazowe. To nie są tętniaki pourazowe, to są tętniaki w przewodzie aortalno-płucnym. To jest akurat przykład pękniętego owrzodzenia, prawda? I tutaj no, jedyna rzecz, która mówi nam, że standard no, nie zawsze jest standardem, to jest anatomia, bo tutaj mamy truncus bicarotidus, luzorię i podobojczykową, o czym na pewno dzisiaj Państwo bardzo dużo usłyszycie. I w takich sytuacjach oczywiście żaden algorytm normalny, implantacyjny do końca nie jest pewny. W związku z tym tutaj z przeszczepem szyjno-podobojczykowym zostało to zrobione, ale czasami robimy próbę, zamykamy obydwie podobojczykowe balonami, trzymamy przez 15 minut. Jeżeli nic się nie dzieje, to znaczy, że możemy postawić stent graft bez szantu. Jeżeli chodzi o pęknięcia, no to wiadomo, że tutaj
tutaj jest jak gdyby, TEWAR jest jak gdyby akurat postępowaniem z wyboru, tu klasa pierwsza dla wszystkich tych, dla tych wszystkich pacjentów. Myślę, że to akurat wszyscy jesteśmy zgodni. 20% lokalizacji aortalnych to jest w odcinku nadnerkowym, ale etiologia bywa bardzo różna, prawda? I w związku z tym, no tutaj taki klasyczny, jeden z pierwszych tętniaków, który leczyliśmy ze skrzeplinami, nisko położony, z bardzo dobrymi dystalnymi, proksymalnymi miejscami lądowania, ale pamiętajmy, że od góry staramy się nie nakryć podobojczykowej, od dołu staramy się nie nakryć pnia trzewnego w sytuacjach klasycznych i to, o takich na ogół guidelinesy mówią. W krętych przebiegach aorty piersiowej również czasami musimy dopasować system, którego chcemy użyć do tego, żeby on się był uprzejmy tam ułożyć, ale tutaj jak Państwo widzicie, no jeżeli mamy średnicę 55 mm w aorcie wstępującej, to wskazanie jest klasy 2A, tak? Jeżeli powyżej 60, to wybieramy podobno leczenie chirurgiczne jako alternatywne do rozważania i to też jest wskazanie 2A w tych najnowszych guidelinesach. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pacjentem z chorobą Marfana, mamy proponować leczenie operacyjne. No cóż, niestety nasi pacjenci na ogół nie spełniają kryteriów implantacyjnych, w związku z tym te wszystkie możliwe kombinacje hybrydowe bardzo często niestety musimy robić, czyli od aorty wstępującej rozwidlone przeszczepy lub hybrydę górną samą, jeżeli są do tego warunki, ale na to nie ma już żadnego algorytmu i robimy tak, jak no po prostu się akurat w danym ośrodku wydaje sensowniej. Tutaj no oczywiście odejście kręgowej lewej osobno od łuku aorty, nie z podobojczykową i w związku z tym, jak Państwo widzicie, trzeba było robić komin do implantacji stent graftu. Przypominam, że te kominy w razie czego można też zrobić już po założeniu stent graftu. Jeśli pacjent będzie objawowy, to jesteśmy w stanie taki komin zawsze założyć. No, czasami jest taka sytuacja jak tutaj, że te kominy robimy aż w pniu ramienno-głowowym. Tutaj był też bypass szyjno-szyjny, jak Państwo pewnie zauważyliście, no i tutaj uzupełnienie jak gdyby przed łóżkami i połączeniem stent graftów tętniaków, które się tworzyły po drodze. No trudno ująć to w jakiekolwiek algorytmy. W dysekcji, drodzy Państwo, zakładanie stent graftu to jest najgorszy problem, jaki może tylko nas spotkać, dlatego że, jak Państwo dobrze wiecie, mamy trzy opcje. Leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne, założenie stent graftu. No i cóż mamy wybrać? Według INSTEAD trialu w tej chwili po 5-letnich wynikach sądząc, gorsze wyniki są po leczeniu best medical treatment, lepsze po stent graftach w sensie przeżycia pacjentów i śmierci zależnych od aorty. Natomiast moim zdaniem to oczywiście kompletnie nie wyczerpuje tematu. Tak jak Państwo widzicie tutaj, to jest przezrocze profesora Nienabera, stent graft został założony na pierwotne wrota, poniżej są wrota wtórne w aorcie brzusznej, na poziomie naczyń trzewnych. No i oczywiście cała dysekcja, cały problem dysekcji przenosi się po prostu piętro niżej po założeniu stent graftu piersiowego w takim przypadku. I to jest największy problem z dysekcjami. Dzisiaj się je próbuje tak klasyfikować, jak Państwo widzicie. Wszystkie oglądamy otwory między obydwoma kanałami. Jeżeli są powyżej 10 mm, to już stanowią bardzo poważne zagrożenie. I taka jest nowa propozycja klasyfikacji tych dysekcji typu B. No i wskazania do leczenia niestety, no jak gdyby pozostają pomimo no chyba nie najlepszego wyniku 5-letnich obserwacji te same. To znaczy best medical treatment dla niepowikłanych dysekcji. W przypadku powikłanych dysekcji, oczywiście stent graft. Nikt nie mówi co dalej i to jest pewien problem, dlatego że
Pomijam już te grupy wysokiego ryzyka pacjentów, którzy mają nadciśnienie, zespół Marfana, LR Tarlosa, a których musimy natychmiast leczyć. Dwupłatkowa zastawka aorty, bardzo ważny element, który sprawia, że nawet mniejsze tętniaki aorty piersiowej trzeba zaopatrywać i dysekcję koniecznie, prawda? I to jest jak gdyby problem, że tego się chirurgicznie tak łatwo nie da, szczególnie przy ischemii narządowej, wyleczyć. Natomiast ischemię mamy często. Albo w mechanizmie statycznym, albo dynamicznym. Jeżeli mamy przemieszczoną membranę i zamyka odejścia dużych naczyń, no to najpierw trzeba zacząć od tego, żeby tą membranę odgiąć. I w typie A robimy to samo. Pilna operacja, ale jeśli pacjent przyjechał z wysokimi mleczanami, z niedokrwieniem nogi, nerki, wątroby, najpierw wchodzimy niepowlekanym stentem, takim jak do Petticoata, otwieramy kanał prawdziwy, poprawiamy stan pacjenta i potem go operujemy. W typie B, jak widać, no, różne propozycje, zwykle leczenie zachowawcze, leczenie wewnątrznaczyniowe z całą gamą różnych działań. Ja nie chcę tutaj za długo o tym mówić, bo to by trzeba było mówić kilka godzin, ale tak czy owak, jeżeli mamy pacjenta, którego obserwowaliśmy, ale w tym obserwowanym okresie po operacji on ma przewlekłe rozwarstwienie typu B i dużą średnicę aorty 40, kanał fałszywy 22 i jeszcze częściową zakrzepicę kanału fałszywego, no to wiemy na pewno, że to pęknie. To wiemy na pewno, że to pęknie. I w związku z tym no, musimy wykrzepić kanał fałszywy, poszerzyć kanał prawdziwy, bardzo dobrze, wyeliminować mechanizm hypoperfuzji, zahamować progresję rozwarstwienia, no ale żeby zapobiec pękaniu aorty w odcinku brzusznym musimy wykonać jeszcze bardzo wiele rzeczy. To jest 2 lata po leczeniu skutecznym dysekcji. Bardzo skuteczne było leczenie. 2 lata później pacjentka zdążyła dojechać do szpitala z pękniętym kanałem fałszywym w brzuchu. No i mamy oderwane nerkowe ostium, mamy dziurę w tętnicy biodrowej i jak widzicie Państwo ciśnienie na 2 katecholaminach 50 chyba było. Założyliśmy stent graft, przedłużyliśmy piersiowy do góry, założyliśmy covert stent nerkowy, stent graft do tętnicy biodrowej, no i pacjentka jakoś nam wyszła bez operacji. Co zrobić z pacjentem, który ma współistnienie tętniaka i rozwarstwienia, tak? Tętniaka aorty brzusznej. Ten miał najpierw tętniak aorty brzusznej, był planowany do leczenia, ale przyjechał wcześniej, bo dołączyła się dysekcja, gwałtowny ból w klatce piersiowej i się okazało, że ma dysekcję. I pękło, nie wiem co pękło, kanał fałszywy czy tętniak, no ale jak widzicie Państwo, ekstrawazacja potężna. No oczywiście można założyć stent graft piersiowy, można założyć w takiej sytuacji stent graft brzuszny, nie ma tu przezrocza, na którym pokazywałem, że pozostawienie czasami tych dużych wrót od dołu powoduje, że tak się ciśnienie w górę przynosi kanałem fałszywym, że potrafi sprasować w ogóle tętniak, stent graft od góry. No ale to przy innej okazji, bo tak jak mówię, to jest na parę godzin. Typowe leczenie, prawda? Tutaj mamy wrota pierwotne, które możemy nakryć stent graftem bez trudu. Tylko co dalej z tym tętniakiem w kanale prawdziwym i z tym poszerzeniem idącym do góry progresywnie kanału fałszywego. No u nas my to robimy w ten sposób. Stent graft piersiowy, stent graft brzuszny, no i w tym przypadku akurat 2 covert stenty nerkowe. Nasze przesłanie jest proste. Dopóki nie zamkniemy wszystkich dziur, nasz pacjent jest zagrożony i to jest, trzeba to stopniowo robić po kolei, ale za każdym razem. I tutaj mamy kolejnego takiego pacjenta leczonego tą samą techniką, z wyłączeniem wszystkich połączeń między kanałami. Kolejny pacjent, pęknięta aorta piersiowa, zdążyliśmy założyć stent graft. Pęknięta aorta brzuszna, zdążyliśmy założyć stent graft i zobaczyliśmy, że dysekcja wstępuje od tętnicy nerkowej, no więc założenie covert stentu nerkowego było naturalne. Czasami nie możemy znaleźć tych oderwanych ostiów i zamknęły się po prostu. Natomiast tutaj kanał fałszywy wypełniał się od pnia trzewnego. Przez wejście w pniu trzewnym. Więc założyliśmy stent graft piersiowy, zamknęliśmy wrota w pniu trzewnym, zamknęliśmy wrota w tętnicy biodrowej powrotne. No i żeby ratować nerkę, pan profesor wykonał bypass biodrowo-nerkowy. To jest jak gdyby algorytm naszego postępowania, który z panem profesorem kiedyś tam sobie wypracowaliśmy i tak jak mówię, zmierzamy do tego, żeby zamknąć wszystkie możliwe połączenia.
wszystkie widoczne połączenia między kanałami. I wtedy dopiero wiemy, że pacjent naprawdę będzie wyleczony. W przyszłości oczywiście rozwidlone stent grafty do łuku aorty, które już niektórzy koledzy implantują. No i oczywiście bardzo dobry chyba dostęp transapikalny, który pozwoli nam na leczenie łuku aorty. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze, dziękuję za niewielkie przekroczenie czasu i bardzo proszę następnych państwa, żebyśmy przestrzegali czasu, dobrze? Chciałem poprosić panią doktor Szostek do trudnego tematu. Trudne łuki, czynnik ryzyka w leczeniu wewnątrznaczyniowym choroby aorty piersiowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, oczywiście każdemu z nas marzy się taki przypadek, kiedy mamy idealną aortę i chyba rzeczywiście do takich przypadków są zaprojektowane wszystkie stengrafty, kiedy w tak idealnej aorcie i w tak idealnym łuku stengraft rzeczywiście się fantastycznie ułoży, ale oczywiście nie mamy szansy takich pacjentów wszystkich mieć, a temat trudny łuk to jest rzeczywiście temat bardzo skomplikowany. I właściwie trudno powiedzieć, co to znaczy, co to faktycznie oznacza. Na trudny łuk składa się na pewno anatomia, na trudny łuk na pewno się składa morfologia w łuku, na trudny łuk na pewno się składa to, z czym mamy do czynienia, czyli z postępem choroby, który powoduje, że pacjent do nas trafia. Zdecydowanie ważne jest to, aby mieć bardzo dobrą diagnostykę. Istotne jest oczywiście doświadczenie ośrodka, istotne jest to, na ile ufamy i na ile współpracujemy i na ile możemy liczyć na sprzęt, którym dysponujemy. Cechy anatomii łuku można określić trzema cechami. Jest to przede wszystkim stromość i stromość określamy tym, od jakiej części aorty, łuku aorty odchodzą naczynia prowadzące krew do czaszki. I tak jak Państwo widzicie, w największym, w prawie połowie procentów mamy ten przyjazny typ pierwszy stromości. Natomiast niestety ten typ trzeci to jest najmniej przyjazny dla naszych pacjentów, z tym, że to nie jest tylko i wyłącznie jedna cecha. Akurat tutaj w tym przypadku wydawałoby się, że ten łuk jest bardzo stromy, ale on jest ograniczony, bo patologia, z którą ten pacjent się do nas zgłosił, to jest rozwarstwienie. Czyli przegroda rozwarstwienia troszkę nam ten łuk obniżyła, także po założeniu stengraftu okazało się, że to jest bardzo dobrym efektem. Natomiast taką stromość w tętniaku prawdziwym jest jeszcze zwiększona przez samą obecność tętniaka w łuku. I oczywiście to nam sprawia najwięcej problemu i pomimo tego, że bardzo ściśle współpracujemy i słuchamy się tego, co nam firma zaleca, żeby bardzo podpychać prowadnik sztywny, na którym taki stengraft otwieramy, w związku z tym to nam gwarantuje, żeby dobrze otworzyć stengraft właśnie po tej krzywiźnie większej, to proszę zwrócić uwagę, że niestety w postępie czasu, akurat ten pacjent do nas wrócił, napięcie w łuku było tak wielkie, że po prostu stengraft wystrzelił i pojawił się pacjent z olbrzymim przeciekiem typu pierwszego. Niestety ze względu na brak miejsca musieliśmy wykonać przeszczep pozaanatomiczny szyjno-szyjny i dopiero w tak wydłużoną szyję włożyć kolejny element stengraftu, żeby uzyskać całkowite wykluczenie tętniaka. Drugą cechą jest ostrość. Nie ma jednych kryteriów, które określają ostrość łuku. My posługujemy się taką nomenklaturą, która określa ostrość na wysokości tego miejsca, gdzie chcemy lądować. I zwykle w takiej dużej populacji pacjentów ostrość łuków jest między 90 a 110 stopni, ale oczywiście zdarzają się też pacjenci z bardzo ostrym łukiem, ale na przykład w tym przypadku z dosyć przyjazną anatomią. Proszę zwrócić uwagę, że są dosyć długie, duże odległości między tętnicami prowadzącymi krew do czaszki, także było miejsce na tyle wystarczające, żeby taki stengraft dobrze się ułożył. Ale w tym przypadku nie. Jest to tętniak pourazowy, jeszcze do tego wszystkiego właśnie, który przede wszystkim jest zlokalizowany w miejscu więzadła aortalnego, czyli od tej krzywizny mniejszej. Uważa się, że taki ostry łuk jest domeną młodego wieku i tutaj ryzyko jest bardzo duże podgięcia stengraftu.
na początku nie było stengraftów, które pasowały do takich wąskich, młodych aort. I często stosowaliśmy, przekraczaliśmy te 20% tak zwanego oversizingu, bo po prostu nie było sprzętu do tego, który by pasował. Teraz oczywiście dysponujemy troszkę węższymi stengraftami, ale to ryzyko zależy od tego, na ile stengraft wystaje od tej krzywizny mniejszej, czyli w to miejsce, gdzie krew uderzając prądem krwi powoduje jego podgięcie. W naszym materiale najczęściej do takiego podgięcia dochodziło w ciągu pierwszych dni po operacji i w większości przypadków tętniaków właśnie pourazowych młodych pacjentów. W literaturze to ryzyko podgięcia było diagnozowane troszeczkę później. Również takie podgięcie zdarzyło nam się w rozwarstwieniu, ale to ze względu na to, że właśnie ostrość łuku była ograniczona również przez przegrodę i przegroda rozwarstwienia spychała nam stengraft w stronę tej właśnie krzywizny mniejszej. Podgięcie niestety też stengraftu może skutkować całkowitym zapadnięciem się tak światła i proszę zwrócić uwagę, że wszelkie reoperacje, które mają za zadanie przywrócić prawidłowy przepływ krwi w stengrafcie, niestety obarczone są dosyć dużym ryzykiem, no niestety powikłań pod postacią zgonu. U dwojga pacjentów, u których w naszym materiale do tego doszło, wystarczyła zwykła plastyka balonowa. U dwojga pacjentów ze względu na to, że był wystarczający jeszcze długość szyi proksymalnej, założyliśmy dwie przedłużki ze stengraftów, natomiast u tego pacjenta nie było już właściwie miejsca, żeby taką przedłużkę zaimplantować i ten pacjent został skierowany do naszego zaprzyjaźnionego ośrodka kardiochirurgicznego. Takim początkowo rozwiązanie wydawało się, że może pomoże nam w tym free flow, bo zdecydowanie haczyki na to nie wpływają i rzeczywiście, tak jak widzicie Państwo, w tym przypadku założony był stengraft z free flowem, w tym przypadku z wykluczeniem napływu krwi do lewej tętnicy podobojczykowej i akurat u tego pacjenta udało się całkowicie wykluczyć worek tętniaka, ale muszą Państwo też liczyć się z tym, że free flow nie jest wskazany w rozwarstwieniach, dlatego że patologia rozwarstwień jest zupełnie inna, tam jest chora praktycznie cała aorta i w tym przypadku otwarta korona niepokrywana otworzyła się do tętnicy podobojczykowej, ale u dwojga pacjentów doprowadziła do rozwarstwienia wstecznego, u dwojga było to zdiagnozowane bezpośrednio po operacji. Ci pacjenci byli dalej leczeni kardiochirurgicznie. Natomiast u jednej pacjentki zostało to zdiagnozowane, ponieważ było to rozwarstwienie wsteczne bezobjawowe przy badaniu kontrolnym. Jeżeli znowu z drugiej strony taki stengraft założymy za bardzo, jak gdyby w głąb łuku aorty, może dojść do podgięcia, czyli po prostu zagięcia się w tym ostrym łuku aorty i dojść do objawów koarktacji, albo takiego zagięcia w łuku aorty właśnie w przypadku rozwarstwienia przewlekłego, kiedy przegroda rozwarstwienia jest gruba i zwapniała w związku z czasem trwania takiej patologii. Za ostry łuk również może doprowadzić do powikłań pod postacią migracji. Zdarzyło się to u dwojga naszych chorych właśnie z patologią rozwarstwienia, dlatego że założony stengraft od razu nie wykrzepia, zakrywając wrota pierwotne kanału fałszywego, tylko dopiero z czasem kanał fałszywy wykrzepia, w związku z tym z czasem poszerza się to światło prawdziwe i w tym przypadku akurat u tych pacjentów doszło do rozwarstwienia. Również taki ostry łuk niestety może doprowadzić do większego ryzyka przecieku pierwszego typu. Tutaj też stosowaliśmy się do zaleceń, żeby stengraft układał się przy jak najbliższym właściwie krawędzi tej krzywizny mniejszej, ale niestety od krzywizny większej, ale niestety od krzywizny mniejszej doszło do przecieku pierwszego typu. I takie również przecieki zdarzyły się w rozwarstwieniach ostrych, też ze względu na to, że ostrość łuku była zwiększona przez sztywną przegrodę, która do tego doprowadziła. Najbardziej nieprzyjemna sytuacja jest wtedy, kiedy stromość jest również połączona z ostrością i nie jest to tylko i wyłącznie związane z wiekiem, dlatego że akurat ta pacjentka, nazwijmy to, była w dość dojrzałym wieku. Istotną trzecią cechą jest anatomia, czyli odległość między lewą tenicą podobojczykową a lewą tenicą szyjną. Niestety w prawie 80% przypadków ona jest poniżej 2 cm, czyli jest poniżej tej szyi, która wymagana jest do uszczelnienia i niewystarczające jest
jest niewystarczające jest przykrycie tęcy podobojczykowej albo aby wydłużyć tą szyję, szczególnie jeżeli tętniak obejmuje odejście tętnicy podobojczykowej. Natomiast my przykryliśmy lewą tęcę podobojczykową świadomie i z premedytacją u 108 pacjentów, tylko jak gdyby w takich przypadkach, kiedy chodziło nam o to, żeby tą szyję wydłużyć, natomiast tętniak czy rozwarstwienie nie obejmowało samego, czy tętniak rozwarstwiający nie obejmował samej tętnicy podobojczykowej, dlatego że jest duże ryzyko wtedy przecieków drugiego typu. Najczęściej tętnicę podobojczykową przykrywaliśmy w tętniakach pourazowych, właśnie przy takich ostrych łukach u młodych pacjentów albo w rozwarstwieniach typu A, już po wcześniejszych operacjach kardiochirurgicznych i w ostrych rozwarstwieniach typu B właśnie też u młodych pacjentów. Przykrycie tętnicy podobojczykowej w naszym materiale miało ryzyko 1,5%, a ze względu na to, że właśnie nie przykrywaliśmy tętnicy podobojczykowej, jeżeli tętniak obejmował jej odejście, nie stwierdziliśmy żadnego endoliku drugiego typu. W tych przypadkach, kiedy niestety trafiali do nas pacjenci już po wcześniej założonym stengrafcie, ale z przeciekiem, wykonywaliśmy przeszczep szyjno-szyjny i dopiero w taki wydłużoną szyję wprowadzaliśmy stengraft po to, żeby uzyskać całkowite wykluczenie worka tętniaka. Tak samo w przypadku rozwarstwień. Początkowo też robiliśmy przeszczep szyjno-szyjny, ale niestety rzeczywiście patologia rozwarstwienia jest bardzo podstępna i nawet wydawałoby się, że w tych miejscach, które teoretycznie wyglądały na zdrowe, po założeniu stengraftu doszło do bardzo gwałtownego rozwarstwienia wstecznego, a w jednym przypadku do pęknięcia łuku aorty. Niestety troje pacjentów zmarło w trakcie zakładania stengraftu. Także wydaje się, że jak gdyby taką metodą z wyboru i tutaj dzięki współpracy z kardiochirurgami wykonują nam koledzy debranching i dopiero w tak wydłużoną szyję z gwarancją, że lądujemy w zdrowej aorcie, wkładamy stengraft. Trzecim czynnikiem jest morfologia. Ryzyko udarów w operacjach stengraftu w łukach aorty jest troszkę wyższe niż w aortach piersiowych wstępujących, w odcinku wstępującym, bo sięga aż 4%. I skrzepliny w naszej obserwacji nie wpływają na podwyższone ryzyko udaru. Natomiast blaszki mierzycowe zdecydowanie tak. W literaturze opisane jest to na 5,8%, czyli troszeczkę wyższe niż w samych tętniakach łuku. Natomiast trudno powiedzieć, czy też na to wpływa obecność i skrzeplin, i blaszek miażdżycowych. Oczywiście kolejnym czynnikiem, który wpływa na tak zwany trudny łuk, jest to, że tak naprawdę mamy pacjentów już z jakąś patologią, którzy do nas trafiają. Akurat w tym przypadku jest to pęknięty tętniak rzekomy. Pacjent był wcześniej operowany z powodu koarktacji aorty i doszło do pęknięcia w zespoleniu dystalnym, wcześniej wszytej protezy naczyniowej. Także rzeczywiście anatomia jest bardzo zmieniona i w to miejsce dopiero był wprowadzany stengraft po to, żeby to miejsce uszczelnić, ale proszę nam wierzyć, że skaniulowanie, przeprowadzenie prowadnika przez tak zwężone miejsce naprawdę było bardzo trudne. Również operujemy pacjentów już po wcześniejszych operacjach kardiochirurgicznych, kiedy wytwarzana jest proteza naczyniowa w łuku aorty i do tej pozostawionej protezy wprowadzany jest stengraft, ale niestety u dwojga pacjentów niezbyt dobrze on nam się ułożył i pomimo tego, że próbowaliśmy to doprasować balonem, był właściwie z tego marny efekt i dopiero włożenie kolejnego elementu przedłużki to miejsce uszczelniło. Mówiłam Państwu, że też istotne jest to, aby mieć bardzo dobre badanie, dlatego że ta sama osoba, która ogląda tomografię przed operacją, patrząc na arteriografię po lewej stronie, miałaby wrażenie, że właściwie nie ma szyi. Natomiast ze względu na to, że właśnie zna tego pacjenta z wcześniejszych badań, wie, że to jest tętniak, który leży do przodu od aorty, także szyja jest bardzo długa, wystarczająca do tego, żeby taki stengraft założyć. I tutaj też chciałabym bardzo podziękować kolegom ze wszystkich firm, z którymi współpracujemy, dlatego że nie tylko to jest związane z naszym doświadczeniem, ale też również z rozwojem sprzętu. My teraz dysponujemy już którąś generacją stengraftów i proszę zwrócić uwagę, że od momentu, kiedy dysponujemy nowocześniejszym sprzętem, nie zaobserwowaliśmy podgięć. To są stengrafty elastyczniejsze, to są stengrafty z mniejszym kalibrem, to są stengrafty, które troszeczkę inaczej się układają jak wachlarz. Bardzo dobrze pasują właśnie do takich tak zwanych trudnych, ostrych łuków aorty.
I doświadczenie ośrodka. Oczywiście nie chciałabym się chwalić, ale pracujemy 15 lat, operując dosyć dużo pacjentów, ale też i dzięki Państwa pomocy, bo wielu z Państwa nam ufa i kieruje do nas swoich chorych. I na początku, kwalifikując chorych do operacji, bardzo ściśle trzymaliśmy się wszelkich wskazań i wszelkich obostrzeń dotyczących właśnie długości szyi, szerokości szyi. Natomiast z czasem troszeczkę nabraliśmy zaufania do naszego doświadczenia i zaufania do sprzętu, więc troszkę czasami naginamy nasze wskazania, ale wtedy nie możemy mieć pretensji ani do firmy, ani do stengraftu, dlatego że jednak wszystkie stengrafty mają pewne zakres, do którego powinny być użytkowane. W grubych marginesach ostrość łuku między 70 a 120 stopni. Przede wszystkim długość szyi od 1,5 do 2 cm. I to, o czym mówił pan profesor Rowiński, że 17 mm jest to element stengraftu. Owszem, ale w przypadku Zenita czy Endologixa, natomiast takich obostrzeń nie ma w przypadku Gore, bo jest to troszeczkę inna budowa tego stengraftu, także tutaj rzeczywiście te 2 cm może są ze względu na budowę takim obostrzeniem. Trzeba zwracać uwagę, czy są małe wymiary stengraftu, które by pasowały do tak zwanych małych, młodych aort, żeby nie przekraczać 20% oversizingu i przede wszystkim, czy stengrafty, które wszczepiamy, mają rejestrację do pękniętych tętniaków. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja rozumiem, że dyskusję zrobimy po zakończeniu. Natomiast bardzo Państwa z obsługi proszę, żeby ten czas tutaj nastawiany, pani doktor Szostek się trzymała czasu właściwego, jaki jest podany w programie, ale było 5 minut za długo nastawione. Proszę bardzo. Wawrzyniec Jakuczun. Leczenie endowaskularne tętniaków aorty piersiowej u chorych z anomaliami anatomicznymi tętnic odchodzących od łuku aorty. 15 minut. Proszę bardzo. Chciałem Państwu pokazać nasze doświadczenie w leczeniu wewnątrznaczyniowych tętniaków aorty, pacjentów z tętniakami aorty piersiowej u chorych z anomaliami anatomicznymi tętnic odchodzących od łuku aorty. Aorta piersiowa i jej łuk rozwija się, to jest rozwój tej okolicy aorty jest bardzo skomplikowany w okresie płodowym. W związku z tym może dojść do wielu zmian, wielu błędów w rozwoju tych naczyń, co może skutkować powstawaniem nietypowych łuków aorty. Prawidłowy łuk aorty w embriologicznym daje nam taki obraz i z takim obrazem najczęściej się spotykamy. W naszym doświadczeniu spośród 400, prawie 70 chorych, 97% pacjentów to byli pacjenci z typowym łukiem aorty. Wśród pacjentów z anomaliami rozwojowymi, gro z nich to byli pacjenci z tak zwanym łukiem Bawolim. No i pojedynczy czy pacjenci z innymi typami odmian anatomicznych. Łuk Bawoli to jest wspólne odejście pnia ramienno-głowowego i lewej tętnicy szyjnej wspólnej. Jest najczęstszą anomalią łuku aorty. Wydaje się, że może być bez znaczenia klinicznego, chociaż są pewne doniesienia, które mówią, że u takich pacjentów częściej dochodzi do rozwoju tętniaków lub rozwarstwień typu B. U nas takich pacjentów mieliśmy 32. I przykład. Pacjent z tętniakiem aorty piersiowej z łukiem tak zwanym Bawolim przed i po założeniu stengraftu. Jak widać, mimo że jest to nietypowa anatomia, nie ma problemu z założeniem stengraftu, jeżeli się trzymamy wskazań co do szyi i co do średnic stengraftu i średnic w stosunku do szyi proksymalnej i dystalnej. Podobny przykład, pacjent z rozwarstwieniem typu B, również jeżeli się zastosujemy do wskazań wynikających z wskazanych przez producentów stengraftu, również możemy takiego pacjenta skutecznie za pomocą stengraftu wyleczyć.
Tętnica błądząca, arteria luzoria, to jest sytuacja wtedy, kiedy prawa tętnica podobojczykowa odchodzi jako ostatnia za lewą tętnicą podobojczykową. Występuje do 2% w populacji. Historycznie nazywano ją jako bawiąca się trudnym połykaniem. U 10% pacjentów może powodować dysfagię. W naszym materiale mieliśmy 4 chorych z taką anatomią. Przykład tomografii komputerowej przed leczeniem. Tutaj mieliśmy pacjentkę z taką anatomią, z rozwarstwienia aorty piersiowej, arteriografia śródoperacyjna przed założeniem stengraftu i po założeniu stengraftu. Jest to skuteczne. Należy pamiętać, że w takim wypadku przykrywamy odejście prawej tętnicy podobojczykowej u najczęściej praworęcznej osoby. Wobec tego musimy się spodziewać albo konieczność wykonania bypassu lub transpozycji tej tętnicy, jeżeli dojdzie do niedokrwienia tej ręki w sposób uniemożliwiający takiej osobie funkcjonowanie. Kolejny przykład z tętniakiem aorty piersiowej, z tętnicą błądzącą przed i po założeniu stengraftu skutecznie. Odmiana anatomiczna, która bardzo nam nie przeszkadza przy zakładaniu stengraftów, to jest lewa tętnica kręgowa, odchodzi od łuku aorty, najczęściej między lewą tętnicą szyjną wspólną i lewą tętnicą podobojczykową. Mieliśmy takich 3 pacjentów. Tu w takim wypadku należy pamiętać, że przykrycie lewej tętnicy podobojczykowej nie będzie skutkowało zespołem podkradania, ale może skutkować większym ryzykiem niedokrwienia tej kończyny, bo nie będziemy mieli jednego z głównych źródeł krążenia obocznego dla lewej kończyny górnej. I przykłady śródoperacyjne naszych pacjentów. Przykład, który pani doktor już pokazywała wcześniej, u młodej osoby przed i po założeniu stengraftu z powodu tętniaka pourazowego. Prawostronny łuk aorty. Ogólnie rzecz biorąc mówi się o 3 typach. Typ pierwszy, najczęściej występujący, łączy się z wadami sinniczymi. Ci pacjenci najczęściej są operowani w młodości. Typ drugi najczęściej nie daje objawów klinicznych do czasu. I nasi pacjenci, 3 z nich, było właśnie w typu drugiego. Ten typ drugi to jest taki pacjent, który ma arterię luzorii, ale lewostronną. I tutaj znowu mamy przykład pacjenta z takim łukiem, prawostronnym łukiem aorty. Przed i po założeniu stengraftu. Skutecznie. Kolejny przykład prawostronnego łuku aorty. W rekonstrukcji, po założeniu stengraftu, kiedy obserwowaliśmy przeciek drugiego typu do lewej tętnicy podobojczykowej, do prawej tętnicy podobojczykowej, nie, do lewej, przepraszam, i po podwiązaniu tejże tętnicy przeciek drugiego typu został wykluczony. I w rekonstrukcji przykład pacjenta z rozwarstwieniem, z prawostronnym łukiem aorty, z dużym tętniakiem w łuku aorty przed założeniem stengraftu i po założeniu stengraftu. Niestety nie udało się uzyskać uszczelnienia, raczej nie ze względu na to, że to był prawostronny łuk aorty, tylko dlatego, że mieliśmy jednak, nie doceniliśmy szyi tętniaka, mieliśmy tą szyję za krótką. W rekonstrukcji wyglądało to w ten sposób i o pomoc prosiliśmy naszych kolegów kardiochirurgów, żeby temu pacjentowi dokończyli leczenie. Przykład pacjenta ze wspólnym pniem ramienno-głowowym z lewą tętnicą szyjną, bardzo rzadki. Jest to prawie że prawdziwy łuk bawoli przed i po założeniu stengraftu. Możemy mówić o bardzo rzadkim przypadku również, gdy nie mamy pnia ramienno-głowowego, a od łuku aorty odchodzą 4 tętnice.
Trzeba proszę zauważyć, że to była pacjentka z rozwarstwieniem. Na szczęście bez wskazań do leczenia operacyjnego, bo to było rozwarstwienie, bez poszerzenia się aorty, bez niedokrwienia trzewi, bardzo szybko opanowana naciśnienie i proces bólowy. Natomiast dwie pierwsze tętnice odchodzące od łuku aorty to są tętnice podobojczykowe. I również wyjątkowo rzadki przypadek, pacjentka, która była do nas wysłana jako podejrzenie rozwarstwienia. W rekonstrukcji okazało się, że ma prawostronny łuk aorty z 5 tętnicami odchodzącymi od tego łuku. Arteria luzoria lewostronna, tętnica kręgowa odchodząca od łuku aorty, a prawa tętnica kręgowa odchodząca od prawej tętnicy szyjnej. Na szczęście ta pacjentka, dla niej na szczęście, być może nie wymagała leczenia operacyjnego. To jest przykład z literatury. Rozkład nietypowych łuków aorty jest w materiałach z obcych ośrodków i naszym jest dość podobny. Najczęściej rzeczywiście pacjenci z łukiem bawolim. Znak zapytania. Jakże on przypomina nasz łuk aorty i to, co znajdujemy na szczycie tego znaku zapytania, każe nam się zastanawiać, jak, kiedy, czym i czy leczyć takiego pacjenta. Chciałbym wnioskować, że anatomie łuku aorty mogą się objawiać na wiele sposobów. Bardzo duża część z nich jest leczona w dzieciństwie. Mogą być nieme klinicznie, a jeżeli pojawiają się patologie współistniejące, to mogą powodować zarówno problemy w diagnostyce, jak i w leczeniu. Mogą udawać tętniaki, mogą wymagać dodatkowych operacji. Czasami brak jest możliwości leczenia bez pełnego przeszczepienia tętnic łuku aorty. Z definicji chciałbym je nazwać trudnymi łukami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że pan w ogóle tak sprawnie powiedział to wszystko. Będziemy mieli czas na dyskusję prawdopodobnie. Proszę państwa, skomplikowany tytuł. Pan profesor Zubilewicz będzie wygłaszał referat pod tytułem Techniczne trudności w leczeniu wewnątrznaczyniowym rozwarstwień aorty piersiowej, rozwarstwienia wsteczne, stęgrafty bez free flow, przecieki drugiego typu od tętnicy podobojczykowej, migracje stęgraftu. Bardzo prosimy, panie profesorze, 15 minut. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, po moich, że tak powiem, przedmówcach ciężko mi jest tutaj zabrać głos, ponieważ doświadczenie prawie 500 przypadków w ciągu 15 lat leczenia aorty piersiowej jest nie do pobicia chyba w Polsce przez inny ośrodek, ale spróbuję się zmierzyć z tematem. Ja jestem zwolennikiem, nasz ośrodek, takich działań, że tego typu leczenie powinny wykonywać tak zwane high volume center z dużym doświadczeniem, jakim niewątpliwie jest ośrodek na Banacha, odpowiednio wyposażony z odpowiednim sprzętem i przede wszystkim ludźmi, którzy wiedzą, o co chodzi, wiedzą, jak to wszystko robić. O etiologii nie będę mówił, wszystkim znana, więc myślę, że możemy sobie to pominąć. Nasz taki schemat postępowania, których chorych my leczymy, których nie. Po diagnostyce SOR-owskiej albo kierujemy do kolegów kardiochirurgów, albo sami się tymi chorymi zajmujemy. Mamy ich niespółmiernie mniej. Tym niemniej jednak trochę przypadków musimy tutaj na wschodniej ścianie Polski leczyć. Taki najbardziej znany algorytm postępowania, który był też prezentowany teraz w tym roku na Charing Cross, opublikowany przez Michaela Dejka, już znany, który jak gdyby dzieli, czy podaje, w jaki sposób należałoby postąpić, aby ten chory został dobrze zakwalifikowany i do właściwej procedury przymierzony, tak żeby to leczenie przyniosło jak najlepszy skutek. Oczywiście mamy rozwarstwienia ostre, rozwarstwienia przewlekłe i tutaj w zależności od sytuacji i wskazań objawów różnorako postępujemy. Osobny problem oczywiście stanowią chorzy zespołem Marfana, gdzie generalnie wskazanie jest do leczenia chirurgicznego,
tego, metody otwartej. Natomiast no, czasami zdarzają się też takie sytuacje, które zmuszają nas do tego, że musimy coś u tych chorych zrobić, bo oni wędrują, często nie ma innych propozycji leczenia, więc czasami jesteśmy w stanie w jakiś sposób pomóc. No, dysekcja tutaj w materiale sekcyjnym, chciałem pokazać takie zdjęcie, klasyfikacja na typ A, typ B, sprawy znane, rozwarstwienie ostre, no to mniej niż 14 dni, podostre 15-90 i wszystko, co powyżej 3 miesięcy, przewlekłe. Oczywiście akut aortic syndrome był już umawiany, więc troszeczkę pozwolę sobie to pominąć. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie się, bo jest mowa w moim wystąpieniu dotycząca przecieków typu drugiego. Czasami musimy ten stent graft wyżej postawić, więc oczywiście jak najbardziej wykonanie do bypassu, wskazania. Należy pamiętać o tych pacjentach, u których to przeciwwskazanie jest wskazane albo przeciwwskazane z powodu na inne choroby, na wcześniejszy, na przykład bypass wykonany, czy dostęp do dializ. Oczywiście ten dostęp też możemy zmienić na drugą stronę. Bypassy szyjno-szyjne, debranczyk, o którym była mowa, i dalsze postępowanie przy współpracy z kolegami kardiochirurgami. Ważna szyja, o którym pan profesor Rowiński wspominał, te 17 czy 20, prawda, milimetrów jest podstawą sukcesu, aby uniknąć przecieków typu drugiego z do tętnicy podołojczykowej. I ważne te są rozmiary, że my nie zawsze się trzymamy, dlatego że mamy średnicę z tych na rynku dostępnych stengrafów między 24 a 38. Czasami przekraczamy i jeśli ten stengraf jest zbyt mały i ten oversizing nie może być z jednej strony, zwłaszcza przy rozwarstwieniach zbyt duży, możemy mieć z tym związane kłopoty, które skutkują później różnego rodzaju przeciekami, ewentualnym przesunięciem samego stent graftu. Oczywiście stent grafty my stosujemy bez free flowa. Też mieliśmy jeden przypadek taki, gdzie ta końcówka free flowa nam się otworzyła do lewej podołojczykowej i ją uszkodziła i był to, krótko mówiąc, dramat. Tutaj mam kilka publikacji charakteryzujących właśnie z podejrzeniem rozwarstwienia aorty, gdzie z tych 376 wybrano 67, które były typu B. To, co jest ważne, to decydują przede wszystkim objawy, bo z jednej strony mamy to leczenie zachowawcze, z drugiej możliwości leczenia operacyjnego, pośrodku leczenie endowaskularne, i wydaje mi się, że to, co najbardziej decyduje o tym, jaką metodę wybrać i która jest dla naszego pacjenta najbezpieczniejsza, to przede wszystkim powodzenie takiego zabiegu, jeśli chodzi o śmiertelność, która waha się w grupie endowaskularnej od 10% do 33% w niektórych publikacjach chirurgicznej, ale są też i doniesienia przy otwartej operacji 12% śmiertelności, 2% leczenia endowaskularnego. Bardzo ciekawe są takie porównania danych z Massachusetts General Hospital Internal Registry of Acute Aortic Dissection, które pokazało, że około 25% chorych z ostrym rozwarstwieniem typu B dochodzi do powikłań, gdzie poparto to 3-letnimi obserwacjami. Problem wstecznych rozwarstwień stosunkowo rzadki, 1 do 2%. Myśmy w naszym materiale raz rozpoznali. Mieli jeden taki przypadek. Tutaj, nie wiem, czy ten obraz się przesuwa, czy nie, to jest młody człowiek, 29-letni, który 5 lat temu doznał rozwarstwienia, gdzie oderwało obie tętnice nerkowe, przez 5 lat był dializowany i zgłosił się z następującym problemem, że nie mógł być zakwalifikowany. Aorta na odcinku brzusznym była całkowicie praktycznie zamknięta, kanał prawdziwy 3 mm, natomiast bardzo duży, szeroki kanał fałszywy, i chodziło o otworzenie prawdziwego kanału, żeby chorego można było zakwalifikować do procedury przeszczepu nerki. Udało nam się to wykonać, tak jak widać na tym obrazie, i u tego ten chory, wiem, że jest teraz już tam w tym programie przeszczepowym, oczekuje na przeszczep nerki po 5 latach dializoterapii.
terapii, kolejny chory. Często to są różne historie takie łączone, że mamy do czynienia i z tętniakiem, i z rozwarstwieniem. Tutaj na razie zaopatrzyliśmy samego tętniaka z tętgraftem, natomiast w drugim etapie planujemy piersiowym samorozwarstwienie, natomiast drugim etapem planujemy założenie stentgraftu branczowanego. Kolejny to jest ten, gdzie właśnie ten stentgraft, pierwszy etap został wykonany piersiowy, chory wypisany do domu i oczekuję teraz na stentgraft branczowany. Kolejne rozwarstwienie i tętniak, również leczony. Ten chory był pokazywany w pierwszego dnia przez doktora Jurzeckiego. Tam była dyskusja, co było pierwsze, dlatego że to był zgnieciony stentgraft i rozwarstwienie wysoko, dosyć takie duże, gdzie udało nam się odtworzyć, jak gdyby, i zlikwidować i rozwarstwienie, i otworzyć ten stentgraft. Tutaj są zdjęcia z tego zabiegu. Rodzaj stentgraftu dysekcyjnego, tak jak już Państwu wspomniałem, no, było kilka różnych badań. Tutaj widziałem, że niektórzy też się powoływali na pracę Cano, który bardzo dużo robił też badań na dysekowanych aortach ze zwłok. I on tutaj testował 4 stentgrafty: Taga, Zenit, TX, Valianta i Relaya, gdzie stwierdził, że obecność bądź brak dodatkowych tych haczyków w niektórych stentgraftach nie jest istotna i nie odgrywa jakiejś większej roli w zabezpieczeniu chorego właśnie w rozwarstwieniach. Dosyć taka ciekawa praca. I jeśli chodzi o rodzaj właśnie stentgraftu dysekcyjnego, no to tak jak mówię, bez free flowa, natomiast z dystalną fiksacją jak najbardziej. W rozwarstwieniach wstecznych należy pamiętać, że też rozwarstwienie pierwotne typu A może prowadzić jak gdyby również do powikłań i do dysekcji typu B, która no, przejdzie po, no, dalej i będzie wymagała zaopatrzenia. Oczywiście różnego rodzaju techniki kominowe i to, co my też ostatnio stosujemy, stosowanie tych stentgraftów custom made z wcięciami, i tu mamy dosyć spore doświadczenie. Oczywiście większość tych przypadków to są tętniaki, nie rozwarstwienia, natomiast no, powodzeniem w 20 paru przypadkach takie homemade stosowaliśmy i z całkiem niezłym efektem, z niezłymi wynikami, z takim wcięciem na lewą tenicę podobojczykową, nawet dalej. To jest największe wcięcie, jakie wykonaliśmy w naszym materiale, gdzie ci chorzy całkiem nieźle funkcjonują. To akurat nie jest nasz sukces, znaczy nasz przypadek, nie nasz sukces. Chory z zespołem Marfana, który też pierwotnie był operowany przez kardiochirurgów. Później bez jakichś większych propozycji tutaj walczyliśmy łącznie z branchem, natomiast no, po kilku latach niestety chory nam zginął. Podsumowując, oczywiście odpowiednie wymiarowanie stentgraftu, odpowiedni stentgraft dobrany na podstawie przede wszystkim doświadczeń, bo jak poprzednicy wspominali, tutaj guidelinesów żadnych nie mamy, żeby powiedzieć dlatego ten, dlatego inny. I oczywiście dobór zabiegu, że no nie nastawianie się, że wszystko musimy stentgraftem, część możemy powierzyć czy współpracującym ośrodkom kardiochirurgicznym, żeby no, były z tego jakieś efekty i wyniki. No i oczywiście ośrodki takie jak ośrodek na Banachach, gdzie jest potężne doświadczenie, z którego zawsze możemy skorzystać, i nie ukrywam, że zanim zabraliśmy się do tego, tych chorych właśnie tam kierowaliśmy. Natomiast należy też wspomnieć o odpowiednią współpracę z anestezjologami, dlatego że odpowiednie leczenie, prowadzenie tych chorych jest niezmiernie istotne w powodzeniu tych naszych procedur, tych zabiegów, które wewnątrznaczyniowych wykonujemy, i tu bez ich jakiegoś wsparcia, odpowiednie stosowanie beta-blokerów, wazodylatatorów, dożylne podawanie leków nadciśnieniowych, niewiele zwołujemy. I tradycyjnie w przyszłym roku również planujemy konferencję w Kazimierzu, już 6-8 maja 2016 roku. Zapraszamy wszystkich Państwa. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że czasu nie przekroczyłem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Bardzo prosimy teraz z ośrodka pana profesora Szopińskiego referat na temat zastosowania stentgraftów piersiowo-brzusznych według własnego projektu z gotowych komponentów. Piotr, zapraszamy.
jest taki nowy Mac. Największy chyba z możliwych. Dziękuję panu. Państwo już znają ten komputer z pierwszego dnia. Beznadziejny, ale postaram się sprostać, gdyby to jeszcze się zaświeciło. Firma nie jest związana z żadną z firm stengraftowych. Panowie przewodniczący, szanowni państwo, chciałem wytłumaczyć swoją obecność dzisiaj. To się stało wyłącznie dlatego, że naszym gościem miał być pan profesor Mario Lascia, z którym chciałem wymienić się swoimi skromnymi doświadczeniami, ale niestety z powodu choroby nie mógł dotrzeć i dlatego nie ma go w programie i zostałem osamotniony z tym tematem, a jak państwu postaram się wykazać, ma to duży związek z tym, co jest wykonywane w tej chwili w innych ośrodkach na świecie. Jest to temat, od razu z góry mówię, kontrowersyjny i myślę, że wywoła jakąś dyskusję. Otóż wszyscy wiemy, że od wielu lat rozwój technik wewnątrznaczyniowych, szczególnie jeżeli chodzi o tętniaki piersiowe i tętniaki piersiowo-brzuszne, jest ogromny. Niemniej jednak metoda ta ma wiele swoich wad, o których wszyscy wiemy. Jedną z nich jest to, że niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie doczekać na stengraft, który może być wszczepiony do tętniaka piersiowo-brzusznego czy okołonerkowego, bo to, jak wiemy, trochę trwa. W związku z tym w wielu miejscach, w wielu ośrodkach, zarówno w Europie, jak i w Ameryce Południowej, powstała nowa metoda tak zwanych stentów równoległych, stengraftów równoległych, technik kominowych, różnego rodzaju ośmiornic, techniki sandwich, które są rozwijane i właściwie metoda ta ma służyć tylko jednemu, że uczestniczymy w różnych programach i chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy każde z miejsc, które będzie zajmowało się tego typu chorymi, będzie mogło mieć gotowy stengraft, a przynajmniej najważniejszą jego część na półce. Chciałbym zwrócić uwagę państwa na ten slajd, ponieważ on ma kluczowe znaczenie dla tej prezentacji, co okaże się może na końcu, a uważam, że budowanie z klocków, szczególnie dla chłopców, ma ogromne znaczenie w życiu. I to tylko tak tytułem przypomnienia, że technika, o której chcę mówić, nie jest techniką wcale nową, ponieważ pierwsze doświadczenia opisane były już w 2001 roku przez wybitnego chirurga Greenberga, a później doskonalone przez nazwiska, które państwo tutaj widzicie. Jedną z nich to jest właśnie Mario Lascia, który w 2008 roku jako pierwszy zastosował, tak zwany peryskop do tętnic trzewnych z dużym powodzeniem i techniki te są rozwijane do dziś. Ponieważ będąc na wykładzie pana profesora Bralczyka, otrzymałem lekcję, tak jak my wszyscy, że trzeba pokazywać właściwie wyłącznie to, co się robi, swoich pacjentów prezentować. W związku z tym ja nie będę mówił nic o literaturze, tylko pokażę zaledwie kilku z tych, których wraz ze swoim zespołem miałem okazję operować. To jest przykład chorego z tętniakiem okołonerkowym. Jak państwo widzą, czytając tę tomografię, bardzo otyły mężczyzna z dość dużym tętniakiem. Niektórzy koledzy pierwszego dnia określali by to jako tętniak olbrzymi, ja bym tak raczej nie powiedział. I tutaj zaproponowaliśmy następujące rozwiązanie tego problemu, a mianowicie użyliśmy stengraftu znanego wszystkim, repozycjonowanego ekskludera C3 o wymiarach, które są podane i od strony tętnicy pachowej zostały zaopatrzone pin szewny, tętnica kreskowa górna i prawa tętnica nerkowa. Tak jak państwo tutaj widzicie, głównie stengraftami obwodowymi. My stosujemy wajabany, które są wzmacniane w zależności od potrzeby również stentami samorozprężalnymi. Tak to wygląda, jak gdyby od wewnątrz. Już nie robiłem takiego samego zdjęcia. To jest dzięki uprzejmości mojego przyjaciela, pana doktora Franklina z Brazylii. Tu są umieszczone trzy wajabany do jednej z odnóg stengraftu, który państwo tutaj widzicie. I jedna jest wolna, która później służy do przedłużania tego stengraftu w kierunku podziału aorty. Tak to wygląda na rekonstrukcji trójwymiarowej i rzeczywiście przypomina
typową ośmiornicę. Kiedy opanowaliśmy tę technikę, zespół wraz ze mną przystąpił do troszkę trudniejszych operacji, tak jak u tego pacjenta z tętniakiem piersiowo-brzusznym. To jest taki nieudolny rysunek, projekt. Ja nie umiem rysować tak jak niektórzy z obecnych tutaj na sali kolegów, także za to przepraszam. I tutaj pozwolę sobie pokazać, zastosowaliśmy taką technikę podwójnej ośmiornicy albo double palvo. I w skrócie pokażę taką animację, jak z poszczególnych komponentów dostępnych oczywiście na półce konstruowaliśmy graft dla pacjenta, także wspomniane dwa systemy C3 repozycjonowane, następnie konwertery. Stosujemy je zawsze przy przedłużaniu tego typu systemu do poszczególnych tętnic trzewnych, zarówno tętnicy kreskowej górnej, tak jak jest to pokazane tutaj, oraz do prawej i lewej tętnicy nerkowej, a następnie kończymy typowo w aorcie brzusznej i w tętnicach biodrowych. To był pacjent, którego operowaliśmy jednoczasowo. Chcę powiedzieć, że dzisiaj już tak nie robimy. Dzielimy te operacje na etapy, ale podzielę się z Państwem zdjęciami z tej operacji. Tak jak widać, dwa systemy wprowadzone przez dostęp pachwinowy. Trzeba to robić równolegle, dlatego potrzebne jest bardzo duże zgranie zespołu. Kanulacja od strony obu tętnic pachowych, tętnicy kreskowej górnej, obu tętnic nerkowych, również wajabanami. To następnie było wzmacniane stentami samorozprężalnymi, a to nasz chory dźwigający ciężar tej operacji na swoich rękach, część stoi pod ścianą, i badanie DynaCT obrazujące drożność wszystkich odnóg stent graftów obwodowych zaimplantowanych u tego chorego. Kolejny chory to jest pacjent, u którego zastosowaliśmy operację dwuetapową, również w tętniaku piersiowo-brzusznym. To są oczywiście skany i MIP-y tego chorego. Tutaj z kolei inna animacja pokazująca inne rozwiązanie techniczne, w tak zwanej technice kanapkowej, czy też sandwich. Widzą Państwo, najpierw implantujemy pierwszy graft piersiowy, a następnie dostawiamy od góry pierwotnie zamknięte stent grafty do wszystkich tętnic trzewnych i tętnic nerkowych. Dostawiany jest kolejny sitak od dołu i na tym kończymy pierwszy etap operacji, a następnie a tu jeszcze tak tytułem komentarza, w sytuacjach, kiedy te operacje się przedłużają, wiemy, że będą trwały długo, zawsze zakładamy szanty udowo-udowe w celu bezwzględnego utrzymania napływu krwi do kończyn dolnych, co ma oczywiste znaczenie i nie muszę tego tłumaczyć. Kontrolna angiografia po 6 miesiącach od pierwszego etapu pokazuje prawidłowe położenie wszystkich części naszego stent graftu i następnie chory został wezwany ponownie i zakończyliśmy ten etap operacji, stosując również fiksację aktywną przy użyciu aptusa, obawiając się ewentualnego rozłączenia tych komponentów. Coraz częściej wykorzystujemy ten sposób mocowania elementów stent graftu, jak również aorty. Widać to tutaj na tych zdjęciach i końcowa angiografia pokazująca przepływ przez wszystkie odnogi zastosowanego systemu. I w końcu czwarty chory, ostatni, którego chciałem pokazać. Tutaj z kolei operacja trzyetapowa ze względu na znaczącą komplikację tętniaka piersiowo-brzusznego. To są skany poprzeczne, zwymiarowanie, dobór odpowiedniego sprzętu i ponownie wykorzystując komponenty, które są już Państwu znane, dwa razy sitak, odpowiednie zwymiarowanie, umieszczenie w aorcie piersiowej, a następnie poszczególne elementy dostawiane, dwa razy C3 repozycjonowane i do tego poprzez wspomniane wcześniej konwertery
wszczepiamy się do tętnicy kreskowej górnej, tętnicy nerkowej lewej. Niestety w trakcie oczekiwania na kolejny etap operacji straciliśmy prawą nerkę u tego chorego na skutek jej zakrzepicy. To się niestety zdarza i końcowy etap operacji, czyli dostawienie elementów do aorty brzusznej i tętnic biodrowych. I to są zdjęcia końcowe i angioteka. Widoczny przeciek celowo pozostawiony zgodnie z obecnymi, przepraszam za słowo, trendami, ale podobnie jak pan profesor Kasprzak, czasami nie zamykamy jednego z elementów w celu uniknięcia powikłań neurologicznych. Mam tu na myśli głównie paraplegii, ale nie ma to żadnego wpływu na powiększanie się worka tętniaka. To są zdjęcia tego chorego. Nie chcę się pokusić tutaj o żadne wnioski. Jak państwu powiedziałem, nie jest to żadna metoda, która w naszym przypadku ma stanowić konkurencję dla stengraftów branczowych. Natomiast niewątpliwie kontynuujemy jakby rozwój tej metody, planując ją odpowiednio wcześniej. I tak jak wspomniałem, głównie służyć ma to opracowaniu zupełnie nowego systemu, który pozwoli na zaopatrywanie w sposób zdecydowanie prostszy tego typu patologii. A to jest obiecane zdjęcie i ma o tyle związek z LEGO, że ćwiczenia z moim wnukiem pomagają mi i mojemu zespołowi na próbę wykonywania tego typu operacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za fascynującą prezentację. Następna prezentacja, pani Agata Kącka. Zasady znieczulania i monitoringu w czasie operacji wewnątrznaczyniowych aorty piersiowej. 15 minut. Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Ja się nazywam Agata Kącka i współpracuję na co dzień z kolegami z oddziału chirurgii naczyniowej w obrębie kliniki chirurgii ogólnej i endokrynologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Muszę powiedzieć, że to jest olbrzymi zaszczyt dla anestezjologa, że jest zaproszony na tak poważną konferencję chirurgiczną. Zostałam poproszona przez moich kolegów o to, żeby państwu powiedzieć, jakie mamy problemy i jakie odmienności charakteryzują postępowania anestezjologiczne podczas znieczulenia i monitoringu pacjentów w czasie operacji wewnątrznaczyniowych aorty piersiowej. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o zabiegi endowaskularne, to są one zabiegami z zakresu chirurgii nieinwazyjnej. W związku z tym my jako anestezjolodzy musimy nasze techniki anestezjologiczne dopasować do tego faktu, tak aby ryzyko anestezji i technik w czasie anestezjologicznych stosowanych nie przewyższało ryzyka samej operacji. Mając do czynienia praktycznie na co dzień z chorymi naczyniowymi, zapominamy, że są to chorzy z grupy najwyższego ryzyka. Rzadko kiedy trafia nam się taki pacjent zupełnie zdrowy. I muszę przyznać, że jeżeli chodzi o powodzenie i ograniczenie śmiertelności w okresie pooperacyjnym i zmniejszenie ilości powikłań zarówno chirurgicznych, jak i anestezjologicznych, to głównym elementem, który prowadzi do tego, jest prawidłowa kwalifikacja pacjentów. Ze względu na to, że mają oni obciążenia ze strony bardzo różnych układów, a mianowicie układu krążenia, układu oddechowego, układu wydalniczego, układu centralnego układu nerwowego. W związku z tym jak najbardziej opowiadamy się za tym, żeby kwalifikacja pacjentów do znieczulenia i operacji była kwalifikacją interdyscyplinarną. Jeżeli chodzi o panel badań, nie różni się on specjalnie od pacjentów, którzy są przygotowani do operacji innego typu. Natomiast chciałabym polemizować z koniecznością na przykład wykonywania badań radiologicznych u tych pacjentów, takich jak rentgen klatki piersiowej w okresie przedoperacyjnym, ponieważ praktycznie wszyscy ci pacjenci mają wykonywane badania tomografii komputerowej klatki piersiowej w ramach diagnostyki chirurgicznej.
To, co stanowi problem dla nas anestezjologów w okresie przedoperacyjnym, to jest ocena ryzyka śmiertelności i ryzyka okołooperacyjnego u tych pacjentów. Ponieważ typowe skale, które służą do oceny takiego ryzyka, takie jak skala na przykład Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów, nie w pełni oddaje ryzyko związane z operacją naczyniową. Pacjenci według skali ASA to są pacjenci naczyniowi, to są pacjenci, którzy są zaliczani najczęściej do klasyfikacji ASA 3, ASA 4 bądź ASA 5. Ostatnimi czasy, a mianowicie w roku 2012, wprowadzono takie specjalne kalkulatory, które służą do oceny i kwalifikacji tych chorych. Pozwala to na dokładniejszą ocenę ryzyka śmiertelności. Takim kalkulatorem, który może być z powodzeniem stosowany do oceny chorych, jest kalkulator Euroscore 2, do którego wprowadza się dane demograficzne, dane dotyczące układu krążenia, układu oddechowego, jak również dane związane z procedurą chirurgiczną. Jeżeli chodzi o monitorowanie pacjentów w sali operacyjnej, to prócz typowego monitorowania, które jest określone poprzez zarządzenie ministra zdrowia z 1991 roku, obserwujemy pewne odmienności, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy mają mieć zastentowaną aortę piersiową. Wymagają oni dwóch elementów, a mianowicie wymagają oni neuroprotekcji i neuromonitoringu, przede wszystkim ze względu na unikalne ukrwienie rdzenia kręgowego i na fakt, że możemy w jakiś sposób na to oddziaływać. Jeżeli chodzi o protekcję rdzenia kręgowego, która została pokazana na tym przeźroczu, to tak naprawdę w trakcie naszej działalności to, czym my dysponujemy i co możemy zrobić, to jest ocena przepływu w naczyniach rdzenia kręgowego, jak również możemy użyć drenażu lędźwiowego jako protekcji rdzenia. Drenaż lędźwiowy zakłada się przy pomocy standardowego zestawu takiego do wykonywania znieczulenia zewnątrzoponowego na standardowej wysokości, mniej więcej na poziomie L3-L4, także jest to postępowanie całkowicie bezpieczne. Czasami mamy jakieś opory, jeżeli chodzi o zakładanie drenażu lędźwiowego, ponieważ wydaje nam się, że może być to związane z bardzo poważnymi powikłaniami, takimi jak na przykład wytworzenie krwiaka w kanale kręgowym. Poza tym uszkodzenia neurologiczne, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, że może dochodzić na przykład do popunkcyjnych bólów głowy. Okazuje się, że nie jest to aż tak trudnym zadaniem i nie jest związane z tak dużym ryzykiem, ze względu na to, że w naszym materiale u naszych pacjentów, wszędzie tam, gdzie wymagano założenia drenażu lędźwiowego celem protekcji rdzenia, bóle głowy nie występowały w ogóle. Czasami zdarzały się niewielkie objawy neurologiczne, które mijały bez leczenia, ewentualnie po odpowiednim nawodnieniu pacjenta. To, co używamy do monitorowania w trakcie operacji, to jest również monitorowanie ciśnienia perfuzyjnego. I to ciśnienie perfuzyjne rdzenia monitorujemy, zakładając dwa przetworniki. Jeden do pomiaru ciśnienia krwawego, drugi do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. I jesteśmy w stanie w ten sposób ocenić ciśnienie perfuzyjne w kanale kręgowym i reagować w zależności od tego, czy ono spada, czy wzrasta. Wydaje się, że aby utrzymać prawidłową perfuzję rdzenia, ciśnienie perfuzyjne powinno być na poziomie 80 mm słup rtęci, a nie tak, jak to ostatnio pokazywano, że to jest 65 mm słup rtęci. Tyle, jeżeli chodzi o monitorowanie takie
takie zupełnie specyficzne podczas znieczulenia. To, co my obserwujemy jeszcze celem oceny perfuzji rdzenia, jest również ruch kończyn pacjenta w trakcie znieczulenia. Jakie rodzaje znieczulenia są stosowane? Otóż jest to cały szereg znieczuleń, począwszy od znieczulenia miejscowego na znieczuleniu ogólnym kończąc. Są pewna specyfika geograficzna, ponieważ w krajach skandynawskich bardziej preferowane są techniki przewodowe, natomiast w krajach anglojęzycznych, anglosaskich bardziej jest preferowane znieczulenie ogólne. Jeżeli chodzi o literaturę, to w literaturze pojawiają się różne doniesienia odnośnie stosowania różnych rodzajów znieczuleń do zaopatrzenia tętniaków aorty piersiowej, endowaskularnych metod. Natomiast to, co ciekawego się pojawiło, to pojawiła się praca Barkera w 2012 roku, która opisywała 302 przypadki stentowania aorty piersiowej i zauważono w tej pracy, że znieczulenie ogólne jest obarczone dużo wyższym ryzykiem powikłań niż znieczulenie przewodowe. W naszym materiale, w tych 468 przypadkach, które wykonano od 2000 roku, w 152 przypadkach wykonano znieczulenie miejscowe, w 3 przypadkach znieczulenie ogólne, natomiast w pozostałych przypadkach było to znieczulenie przewodowe i tego typu znieczuleń było najwięcej. Muszę powiedzieć, że na początku programu dominowało znieczulenie miejscowe, natomiast dolegliwości pacjentów w trakcie implantacji stentów do aorty, jak również dyskomfort chirurga podczas zakładania stentów sprawiły, że zmodyfikowaliśmy znieczulenie przewodowe na potrzeby właśnie zabiegów na aorcie piersiowej, a znieczulenie miejscowe wykonujemy tylko i wyłącznie rzadko wtedy, kiedy chory wykazuje bezwzględne przeciwwskazania zarówno do znieczulenia przewodowego, jak i znieczulenia ogólnego. Znieczulenie przewodowe oczywiście ma więcej zalet niż wad. Natomiast my w naszej klinice opracowaliśmy znieczulenie przewodowe takie, które może sprostać również takim warunkom, żeby chory mógł poruszać nogami podczas zabiegu operacyjnego i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Znieczulenie to minimalną dawką środka miejscowo znieczulającego w połączeniu z opioidem, wykonywane z pojedynczego wstrzyknięcia, pozwala uzyskać prawidłową analgezję podczas zabiegów trwających do 1,5 godziny i pozwala na uzyskanie odpowiedniej stabilności hemodynamicznej, co widać na tym przeźroczu, jak również pozwala ocenić funkcje ruchowe w trakcie operacji, po implantacji stent graftu, jak również w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Wpływa ono również na krótki pobyt w POP i wydaje się, że ma bardzo dobry aspekt ekonomiczny. Tyle jeżeli chodzi o techniki, metody znieczulenia i monitorowania. To, co chciałam podkreślić na końcu mojego wystąpienia, to jest to, że warto jest, żeby zespół, który zajmuje się pacjentami naczyniowymi, był zespołem sprawdzonym, zespołem, który jest dedykowany tylko do tego typu operacji. I najlepiej, jeżeli to nie jest doktor Zosia, ale taki anestezjolog wielofunkcyjny, który ma wiele kończyn, to zapewni zakończenie prawidłowe tej goal terapii, o której mówił pan profesor Kusza, czyli zapewnia przeżycie pacjenta i jego powrót do normalnych obowiązków. Dziękuję państwu za uwagę. Bardzo dziękuję pani doktor i bardzo proszę pana profesora Macieja Jędryjskiego o wygłoszenie referatu pod
tytułem o potrzebie dalszych badań klinicznych nad właściwym leczeniem tętniaków rozwracających typu B. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Chciałem podziękować Komitetowi Organizacyjnemu i przede wszystkim panu profesorowi Oszkińc za zaproszenie. I proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że dominacja chirurgii amerykańskiej skończyła się. To, o czym mówił pan profesor Szostek, to jest prawda, może była prawdą 15 lat temu. W tej chwili to się bardzo zmieniło i ja muszę powiedzieć, że chirurdzy amerykańscy przyjeżdżają tutaj, żeby oglądać operacje. Ja byłem w zeszłym roku w Poznaniu, żeby zobaczyć wszczep Nelexa. Dlatego pomimo tego, że graft jest robiony w Ameryce, my nie mamy do niego dostępu jeszcze. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, proszę Państwa, najlepiej to podsumował profesor Eichelbaum w 97 roku, kiedy przyjmował pozycję prezesa European Society for Vascular Surgery. On powiedział, że firmy amerykańskie, które produkowały graft, zastanawiały się, jakich zwierząt użyć do swoich klinicznych badań i w końcu zdecydowały się na Europejczyków. Wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy i Europa na tym, chirurdzy europejscy na tym rzeczywiście zyskali. Oczywiście nie będę wiedział, jak się tym posługiwać. Otóż, proszę Państwa, ja mieszkam od 40 lat za granicą i pomimo to, że mówię po polsku w domu, mój język, słownictwo moje medyczne uległo regresji. Także bardzo przepraszam, że będę wplatał zwroty angielskie. Od 20 lat mieszkam w Buffalo i niedawno przenieśliśmy się do nowego szpitala i muszę powiedzieć, że sprzęt jest fenomenalny, ale największą zaletą tych sal, olbrzymich sal operacyjnych jest przestrzeń. Także, proszę Państwa, jeżeli będziecie się zastanawiali nad nowymi rozwiązaniami, serdecznie polecam Państwu, żebyście nie zapomnieli, że duże sale operacyjne ułatwiają bardzo. Co ja mam za zadanie dzisiaj przedstawić Państwu jest, jakie jest najlepsze leczenie rozwarstwień tętnicy piersiowej. Czy leczenie zachowawcze, czy też leczenie zachowawcze z operacyjnym, to znaczy farmakologiczne i operacyjne. W Ameryce 42 tysiące ludzi rocznie umiera z powodu patologii aorty. Większość z powodu rozwarstwień. I proszę Państwa, jeżeli spojrzycie na ten slajd, to większość jest jednak rozwarstwień tętnicy typu A, tętnicy aorty wstępującej. Pomimo to większość uwagi w ostatnich latach jest poświęcona typu B, rozwarstwieniom typu B. Bardzo ważne w tym, jak my traktujemy rozwarstwienia, jak leczymy rozwarstwienia, jest również, czy to są ostre, czy chroniczne. I tu jest właśnie nowa klasyfikacja zaproponowana przez Europejczyków. I wydaje mi się, że tak, są pewne zmiany, nieduże, ale chroniczne rozwarstwienie jest powyżej 6 tygodni, a ostre do 2 tygodni. Dlaczego operować rozwarstwienia tętnicy aorty piersiowej? Otóż w zasadzie operujemy, żeby zapobiec powikłaniom, ale powikłaniom późnym.
tak, że wczesne operowanie nie zawsze ma jednak sens. I bardzo często motywujemy ostre zastosowanie stentów, że tak powiem, naciśnieniem. Okazuje się, że naciśnienie wcale się koniecznie zmienia, jeżeli włożymy stent. Jak również ból. Ból z reguły obniża się, ale możemy go leczyć w inny sposób, niekoniecznie wkładając stent. Jedyne, co nie możemy zmienić, jest powiększanie się aorty. Jakie mamy możliwości leczenia? Oczywiście, tak jak mówiłem, farmakologiczne. Otwarte leczenie rozwarstwień jest bardzo niebezpieczne. To są trudne operacje. Nie wiem, ilu z Państwa operowało tego typu, przeprowadzało tego typu zabiegi. One są jednak bardzo trudne, zwłaszcza w ostrym przypadkach niedokrwienia. I w końcu wewnątrznaczyniowe leczenie, które jest na pewno bardzo dobre. Otóż, proszę Państwa, takim zasadniczą pracą, która wpłynęła na zrobienie guidelines, jak należy postępować z rozwarstwieniami, to jest, była oparta na tak zwanym IRAD, czyli International Registry of Acute Aortic Dissection. I ta praca pokazała, że leczenie zachowawcze tętniak rozwarstwień ostrych jest, cieszy się większym, ma mniejszą ilość powikłań niż leczenie operacyjne. Natomiast typ A jest odwrotnie. Chorzy giną w ciągu pierwszych 24 godzin, jeżeli nie są leczeni operacyjnie. Następną pracą, która była bardzo ważna, która była opublikowana w roku wiele lat temu, jest Investigation of Stent Graft in Aortic Dissection Trial, tak zwany INSTEAD Trial. I tutaj jedną z krytyk tego clinical trials było, że ci chorzy byli operowani po dwóch tygodniach, czyli w zasadzie była to chroniczne już w tym momencie rozwarstwienie aorty. I w ciągu pierwszych dwóch lat okazało się, że ci chorzy, którzy byli operowani zachowawczo, były lepsze wyniki niż ze wstawianiem stentu. Podobne wyniki były też opublikowane wielokrotnie w ostatnich latach. Co się zmieniło? I bazując na tym, bo prawda, była rekomendacja, która w Ameryce jest, na całym świecie jest ogólnie przyjęta jeszcze, że typ A należy leczyć chirurgicznie, że typ B bez komplikacji należy leczyć medycznie, a typ B z komplikacjami endograft. A chroniczny typ B albo otwarta chirurgia, albo endograft. I tak te guidelines były, że tak powiem, wsparte przez wiele towarzystw międzynarodowych. A w ubiegłym roku European Society for Cardiology po raz pierwszy poparło leczenie stentami ostrego rozwarstwienia tętnicy piersiowej. Dlaczego tak się stało? Otóż, proszę Państwa, w ostatnich kilku latach było cały szereg prac opublikowanych, które wskazały, że wczesne linii wyniki leczenia konserwatywnego może są lepsze, ale odległe wyniki po 5 latach pacjenci, którzy mieli wstawiony stent, mają lepsze przeżycie i nie mają ilość powtórnych dysekcji jest znacznie mniejsza. I to jest właśnie tak zwany IRAD, czyli ten sam International Registry, który
którego wyniki zostały opublikowane kilka lat temu. Tak samo w tym badaniu wskazało, że tętniak, powstanie tętniaków jest znacznie mniejsze, jeśli wstawimy stent graft. Następny, że tak powiem, praca, która miała znaczenie dla tych nowych rekomendacji, była praca oparta na INSTEAD, a po 5 latach okazało się, że ludzie, którzy otrzymali ten graft, jest tendencja, że śmiertelność jest niższa, a aortic specific mortality jest większa wśród tych leczonych zachowawczo. I tutaj jest, mamy autora i jednej z prac na temat ADSORB. Pan profesor Kasprzak brał udział w tym trial. I to był trial, kiedy wkładano stent grafty w gora we wczesnym okresie rozwarstwienia w ciągu 2 tygodni i porównywano to z leczeniem zachowawczym i co się okazało, że ci pacjenci mniej więcej przeżywali tak samo, nie było pęknięć, śmiertelność była ta sama. A jedyna, co było rzeczywiście pozytywne wśród leczonych stentami, to że poszerzenie aorty było znacznie mniejsze. W związku z tym jest pytanie, co należy robić z tymi ludźmi, którzy mają niepowikłane leczenia. I tutaj było wspomniane, że Mike Dake przedstawił wyniki, przedstawił algorytm w czasie Charing Cross spotkania i stwierdził, że jest wystarczająca ilość, tak powiem, danych, żeby uzasadnić leczenie operacyjne. I on analizował primary entry tear diameter, czyli tę wielkość tego primary entry, jaka była lokalizacja, jaki był wielkość aorty w czasie, kiedy to się rozwarstwienie powstało i jaka była wielkość tego rzekomego kanału, jak również częściowo czy całkowita zakrzep. Otóż, proszę Państwa, wszystkie te dane są oparte na poszczególnych pojedynczych pracach. Tu nie ma żadnego rzeczywiście dowodu, że tak naprawdę jest. I on się opiera na, jeszcze raz, na pojedynczych pracach. I na przykład Predictive Role of Entry Size, to jest praca opublikowana w 2012 roku, która stwierdza, że jeżeli ten entry size jest mniejszy niż 1 cm, to śmiertelność jest znacznie mniejsza po 10 latach. Może, ale czy rzeczywiście nie ma innych, że tak powiem, badań, które by to potwierdziły? Jeśli chodzi o lokalizację tego, znowuż, jeżeli jest na wewnętrznej stronie aorty, śmiertelność jest znacznie wyższa w ciągu pierwszego miesiąca. Jeżeli jest na zewnętrznej stronie, ta śmiertelność jest niższa. A tu jest kilka prac na ten temat. Teraz wielkość światła. Wydaje mi się, że tutaj są jakieś rzeczywiście dowody, że jeżeli ten rzekome światło jest większe, szansa, że pacjent, rokowanie pacjenta będzie gorsze bez leczenia operacyjnego jest większe. Jedną z najciekawszych prac, które on cytuje, jest praca opublikowana na New England Journal of Medicine w 2007 roku. I to jest, proszę Państwa, praca, która stwierdziła, że badania, które stwierdziły, że jeżeli rzekome światło pozostaje bez zakrzepu,
czyli jest całkowicie otwarte albo jest wypełnione zakrzepem, ci pacjenci przeżywają, mają lepsze przeżycie niż jeżeli jest tylko częściowy zakrzep. Nie ma różnicy pomiędzy całkowicie otwartym i całkowicie zamkniętym, ale jest różnica pomiędzy częściowo zamkniętym. Także nowe kryteria, które on, prawda, tutaj tam zaleca, jest, że aortic diameter ma być, że powinniśmy operować, jeżeli aortic diameter jest większy niż 4 cm, false lumen diameter większy niż 22 mm, entry terse diameter więcej niż 1 cm, primary enter of inner curve. Proszę Państwa, bardzo możliwe, że jest to prawda, ale ja mam doświadczenia, my operujemy tego dużo, mam doświadczenia i dużo mamy powikłań. Na przykład tu jest przykład, kiedy musieliśmy wyjąć stent graft po 7 latach, gdzie był wszczepiony w false lumen w bardzo dobrym ośrodku i po jakimś czasie pojawiła się przetoka pomiędzy oskrzelowo-aortalna. Pacjent przeżył, ale tego typu operacje jednak powinny być robione w ośrodkach, które mają doświadczenia w tym. Ja widzę, że już mój czas minął. Miałem jeszcze, proszę Państwa, panu powiedzieć o nowym trial, ale już skończę. Chciałem jednak tylko pokazać, to zdjęcie zawsze pokazuję na koniec moich, to jest Niagara Falls, to jest, które jest 20 minut od miejsca, gdzie pracuję. Tak to zwykle wygląda w lecie. W ostatnich 2 latach tak Niagara Falls zamarzła, proszę Państwa. I jest to bardzo rzadko. To jest jedno ze zdjęć, gdzie na początku XX wieku, jak Niagara była zamarznięta i wtedy wolno było chodzić, teraz nie. Jedyne, co było wolno w tym roku, był dopuszczony alpinista i on, znany kanadyjski alpinista, i on wszedł w ciągu 20 minut po zamarznięciu Niagara Falls. I to była wielka sensacja. Dziękuję bardzo i przepraszam za przedłużenie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i rozumiem, że to zamrażnięcie wodospadu było przykładem ocieplenia, jaki następuje, prawda? Dziękuję. Bardzo prosimy o ostatni referat w dniu dzisiejszym na temat kompleksowego postępowania w rozwarstwieniach aorty piersiowej, miejsce kardiochirurgii w leczeniu wewnątrznaczyniowym. Pan, przepraszam bardzo, doktor, docent, profesor Szpakowski. Doktor Eugeniusz Szpakowski. Tylko. Bardzo na wstępie chciałbym podziękować za zaproszenie i za możliwość wystąpienia przed tak szacownym gremium. Tematem mojego wystąpienia będzie kompleksowe postępowanie w rozwarstwieniach aorty piersiowej, rola kardiochirurga w leczeniu wewnątrznaczyniowym. Generalnie rzecz biorąc, rola kardiochirurga w patologiach aorty we współpracy z chirurgią naczyniową. Domeną działania zarówno kardiochirurgii, jak i chirurgii naczyniowej jest układ krążenia. Przy czym kardiochirurdzy zajmują się sercem oraz początkowym odcinkiem aorty. Natomiast chirurdzy naczyniowi raczej tą częścią aorty, która znajduje się poza lewą tętnicą podobojczykową. Aczkolwiek jak przyjrzymy się dokładniej, to zarówno chirurdzy, kardiochirurdzy wchodzą na łuk, dochodząc do również aorty stępującej. I tak jak dzisiaj widzieliśmy, również chirurdzy naczyniowi posuwają się w drugą stronę, dochodząc do aorty wstępującej. Tak więc łuk aorty można potraktować zarówno jako przedmiot konkurencji pomiędzy naszymi specjalnościami, albo jako okazję do współpracy. Co może kardiochirurg? No może wymienić aortę wstępującą na różne sposoby, z zastawką, bez zastawki, z pozostawieniem opuszki lub całkowitą resekcją tej opuszki. Może również resekować łuk aorty
w różnym zakresie. Albo tylko aortę wstępującą, albo częściowa resekcja łuku, albo resekcja krzywizny mniejszej, albo również całkowita resekcja łuku. Możliwe jest również wykonanie całkowitej resekcji łuku metodą elephant trunk, czyli wpuszczenie protezy do aorty wstępującej, a następnie wykonanie drugiego etapu i resekcji tętniaka piersiowego bądź piersiowo-brzusznego. Odmianą tej techniki jest coś, co nazywa się Frozen Elephant Trunk, czyli jest to firmowe połączenie stent graftu z protezą naczyniową. W czasie operacji resekcji łuku aorty wprowadza się stent graft do aorty wstępującej, następnie wykonuje się chirurgiczne zespolenie w obrębie początkowego odcinka aorty wstępującej i następnie dokonuje się reimplantacji tętnic łuku. Chirurgiczne leczenie, kardiochirurgiczne, klasyczne leczenie tętniaków łuku aorty obarczone jest wieloma niebezpieczeństwami związanymi z koniecznością zatrzymania krążenia, w związku z tym również w różnym stopniu doprowadzenia do niedokrwienia mózgu. Operacje takie przeprowadza się w głębokiej lub umiarkowanej hipotermii, co może prowadzić do powikłań neurologicznych, powikłań krwotocznych. Są to operacje trudne technicznie ze względu na trudność z reimplantacją nie tylko lewej tętnicy podobojczykowej, ale generalnie rzecz biorąc tętnic łuku, co również zależy od konsystencji pacjenta, czy jest to pacjent no, taki bardziej kompaktowy i otyły, czy też wysmukły, tak jak w zespole Marfana. Jaki jest zakres współpracy kardiochirurga z chirurgiem naczyniowym? No, są to albo planowe operacje hybrydowe, albo próba załatwienia powikłań po wszczepieniu stent graftów, takie jak rozwarstwienia, wsteczne przecieki, bądź też uzupełnienie przez chirurgów naczyniowych tego, co zrobił kardiochirurg. Czyli no, w cudzysłowie uzupełnienie leczenia kardiochirurgicznego. Do czego sprowadza się rola kardiochirurga? Sprowadza się do wykonania debranchingu, przygotowania strefy lądowania. Bardzo przepraszam za to słownictwo, ale niestety nie podejmuję się tłumaczenia tego i wymyślania polskiej terminologii. Jak również no to, co potrafimy najlepiej, czyli korekcję współistniejących patologii, takie jak pomostowanie tętnic wieńcowych, czy też wszczepienie protez aortalnych. Generalnie rzecz biorąc, operacje hybrydowe łuku można podzielić na trzy typy. Pierwszy to jest typ, w którym w którym patologia jest ograniczona do łuku aorty, a sama aorta wstępująca nie jest poszerzona, brak jest tam jakichś istotnych zmian miażdżycowych. Wtedy można naczynia dogłowowe, czy naczynia łuku sprowadzić przy pomocy protez do aorty wstępującej, a następnie strefą lądowania staje się dystalny odcinek aorty wstępującej. W typie drugim to są sytuacje, w których patologia aorty nie jest ograniczona do łuku. Również aorta wstępująca wymiana wymaga interwencji. Wtedy chirurgicznie można wymienić aortę wstępującą, sprowadzić do tej protezy naczynia łuku i w tej sytuacji strefą lądowania staje się dystalny odcinek wszczepionej uprzednio protezy naczyniowej. I trzeci przypadek, wtedy kiedy chirurg dokonał całkowitej resekcji łuku, pozostawił elephant trunk. Ten elephant trunk może stać się strefą lądowania dla stent graftu. Jakie są zalety operacji hybrydowych? No, po pierwsze, krótszy okres niedokrwienia. W wybranych przypadkach możliwość wykonania tej operacji bez użycia krążenia pozaustrojowego. A to powoduje, że ryzyko powikłań, w tym powikłań neurologicznych, powikłań krwotocznych jest zdecydowanie mniejsza niż przy klasycznej resekcji łuku. Dla kogo takie operacje są przeznaczone? Wydaje się, że są to operacje przeznaczone dla pacjentów starszych z dodatkowymi obciążeniami, bo wtedy ryzyko tej operacji staje się mniejsze.
Wydaje się, że ostrożnie należy wykonywać takie operacje u młodych pacjentów, gdyż wtedy występuje duże ryzyko, u pacjentów tak młodzi pacjenci prawdopodobnie mają jakąś formę choroby tkanki łącznej, co może prowadzić w dalszym okresie ich życia do poszerzenia aorty i nieskuteczności stentowania aorty. Chciałbym przedstawić kilka przykładów, w jaki sposób radziliśmy sobie z różnymi sytuacjami klinicznymi. Pierwszy przypadek to pacjent 53-letni, który doznał ostrego rozwarstwienia aorty. W czasie operacji ratującej życie dyżurowej wymieniono aortę wstępującą wraz z fragmentem łuku. Łuk był wymieniany z powodu istnienia tam wrót rozwarstwienia. Protezami naczyniowymi sprowadzono tętnice dogłowowe do aorty wstępującej. Po kilku latach doszło do poszerzenia proksymalnego odcinka aorty wstępującej i łuku. I wtedy można było dokonać wszczepienia stent graftu i w ten sposób można było sobie poradzić z tą patologią aorty. Wtedy strefą lądowania był dystalny odcinek protezy naczyniowej. Drugi przypadek to przypadek mężczyzny 66-letniego, u którego wszczepiono stent graft 10 lat wcześniej z powodu rozwarstwienia aorty typu B. Od 4 lat obserwowano endolik typu pierwszego i stopniowe powiększanie się worka tętniaka. Po 10 latach doszło również do rozwarstwienia aorty typu A. Pacjent ten był operowany, wszczepiono protezę nadwieńcową aorty wstępującej, przy czym jednocześnie sprowadzono Y-graftem pień ramienno-głowowy i lewą tętnicę szyjną do aorty wstępujących. Podwiązano lewą tętnicę podobojczykową ze względu na to, że był tam bardzo trudny dostęp i nie można było doszyć tam protezy. I w następnym etapie dokonano wszczepienia stent graftu. Po lewej stronie widoczne jest zdjęcie, które już było tutaj, z wszczepienia stent graftu. To jest moment przed wszczepieniem stent graftu. W dolnej części widoczny jest dość duży zaciek do worka tętniaka. Po prawej stronie widoczny jest obraz angiograficzny aorty po wszczepieniu stent graftu, znowu dla którego wszczepiona przez chirurga proteza była miejscem lądowania dla stent graftu. Trzeci pacjent to 47-letni mężczyzna, u którego doszło przed 3 laty do rozwarstwienia aorty typu B. Pacjent ten miał liczne obciążenia po 2 przeszczepach nerki z dodatnim HCV-em. W kolejnych operacjach endowaskularnych pokrywano najpierw lewą tętnicę podobojczykową, potem dokonano przeszczepu szyjno-szyjnego, pokryto lewą tętnicę szyjną. Przykryto lewą tętnicę szyjną stent graftem. Niestety w dalszym ciągu istniał przeciek do worka tętniaka, w związku z czym wszczepiono protezę do pnia ramienno-głowowego, która drugim końcem została wszczepiona w początkowym odcinku aorty wstępującej, a następnie wszczepiono stent graft, który przykrył przeciek. Czwarty pacjent, nieco nietypowy, to jest pacjent, u którego w wieku lat 35 doszło do rozwarstwienia urazowego cieśni aorty. Wszczepiono stent graft. Ten pacjent po kilku tygodniach wrócił z powodu nadciśnienia w górnej części ciała do 230 na 100 mm słup rtęci. Stwierdzono gradient przepływu na granicy wszczepionego stent graftu. Był operowany. Po prawej stronie widoczny jest rezultat. Doszyto po prostu dolny brzeg stent graftu do krzywizny mniejszej. Dodatkowo poszerzono aortę wstępującą łatą dakronową, uzyskując w ten sposób normalizację przepływu.
chciałbym powiedzieć, że wszystkie te zabiegi były wykonane w Klinice Chirurgii Ogólnej Endokrynologicznej Warszawskiego Instytutu Medycznego. Natomiast to jest jeszcze przyczynek na temat roli kardiochirurga i chirurga naczyniowego w leczeniu patologii aorty. Chciałbym zwrócić na pewien trend, który istnieje, a więc tworzenia ośrodków specjalizujących się w chorobach aorty. Tutaj przedstawiłem, to są strony internetowe skopiowane, które przedstawiają ośrodki leczenia chirurgii, leczenia patologii aorty. Są to zazwyczaj ośrodki, w których nie zawsze są to wydzielone w jakiś sposób administracyjny i fizycznie miejsca. Wystarczy, jeżeli są to zespoły ludzi zajmujących się leczeniem patologii aorty. Zazwyczaj, znaczy zawsze wchodzi w skład takiego zespołu chirurg naczyniowy i kardiochirurg. Bardzo często wchodzi również w skład tego zespołu radiolog i kardiolog. W przypadku, kiedy są to ośrodki zajmujące się leczeniem pacjentów z chorobami tkanki łącznej, zespołami Marfana i zespołami pokrewnymi. Wchodzą tam również w skład tego zespołu reumatolog, genetyk, pulmotolog, torakochirurg, okulista, ze względu na to, że ci pacjenci mają również kłopoty nie tylko związane z układem krążenia, ale również z innymi układami. Czym zajmują się takie zespoły? Zajmują się leczeniem rozległych patologii aorty przekraczających zakres kompetencji bądź kardiochirurga, bądź chirurga naczyniowego. Zajmują się leczeniem pacjentów z wrodzonymi wadami tkanki łącznej, ze względu na to, że ci pacjenci wymagają wielokrotnych interwencji na aorcie i to o różnym umiejscowieniu, jak również powikłaniami po leczeniu kardiochirurgicznym bądź naczyniowym. Zapewniają w ten sposób planowanie optymalnego dla danego pacjenta leczenia. Możliwość jest zaplanowanie takiego leczenia, jakiego dany pacjent wymaga w porozumieniu pomiędzy chirurgiem chirurgiem naczyniowym i kardiochirurgiem. Zapewniają takim pacjentom długotrwałą obserwację. Tak jak mówię, część z tych pacjentów wymaga wielokrotnych interwencji na aorcie. Ważne jest również to, że część z nich zapewnia badania przesiewowe rodzin pacjentów, co jest poza oczywiście wyławianiem nowych przypadków, jest to również sposób zapewnienia dopływu następnych pacjentów. I zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z chorobami tkanki łącznej. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i zapraszam do dyskusji. W tej chwili mamy, w zasadzie czasu nie mamy, miała się sesja skończyć o 19, ale bardzo proszę, myślę, że 10 czy 15 minut możemy na dyskusję przeznaczyć. Bardzo proszę, panie profesorze Oszkiniś. Ja mam pytanie do pani doktor, anestezjolog. Czy państwo używacie w czasie zniżwienia do aorty piersiowej szybkie migotanie komór, aby móc usytuować ten stęgraf w sposób taki planowy i łatwiejszy dla chirurga, tak zwany rapid pacing. A mieliście państwo jakieś doświadczenia? Bo to w literaturze opisuje się, ja trochę interesuję się tym i w Polsce z nikim jakby też, wydaje mi się, że nikt tego nie stosuje. Natomiast w literaturze jest opisane, że poprawia pewien komfort zakładania, zwłaszcza właśnie w tych trudnych łukach, kiedy ta dokładność jest bardzo istotna. Niestety nie mamy doświadczenia w zastosowaniu tego typu urządzeń. Nie, to jest tylko elektroda i po prostu się robi... Nie używamy. Muszę powiedzieć, że prócz oczywiście bardzo ciężkich przypadków, pacjenci, ci, którzy są poddawani tym zabiegom endowaskularnym, kończą te zabiegi w zaskakująco dobrej formie. My bardzo rzadko hospitalizujemy tych chorych w oddziale intensywnej terapii.
krwi. I właściwie prócz tego monitorowania ciśnienia perfuzyjnego, ewentualnych upustów płynu mózgowo-rdzeniowego i monitorowania ruchu w okresie pooperacyjnym, nie stosujemy żadnych innych form monitorowania. Bardzo. Czy można od razu skomentować, Jacku, jeżeli można? Pacing jest bardzo dobrą sprawą, przy czym czasami może prowadzić do problemów z ponownym podjęciem akcji serca. Używaliśmy tego do stentgraftów, które są uwalniane w aorcie wstępującej, natomiast dużo prostszą metodą jest włożenie przez żyłę do balonu do żyły głównej dolnej, to znaczy do przedsionka i wypełnionego balonu podciągnięcie, zatrzymując dopływ krwi z dolnej połowy ciała do przedsionka. I to prowadzi w ciągu mniej więcej minuty do obniżenia ciśnienia do mniej więcej 60-50 mm słupa rtęci, umożliwiając bardzo dokładne uwolnienie także włóku aorty i nie powodując, jeżeli tylko rozmawia się znowu z anestezjologiem, a on nie zareaguje na to obniżenie ciśnienia, podając leki presyjne, bardzo łatwe i kontrolowane uwalnianie stentgraftu. Czy ktoś z Państwa ma chęć coś powiedzieć? Przepraszam, bo nie widzę kto. Mikrofon wysiadł. Chciałem powiedzieć słowo odnośnie komentarza rapid pacingu przy implantacji graftów. Mam doświadczenie, jeżeli chodzi o implantację z kolegami z Instytutu Kardiologii w Aninie zastawek aortalnych. I oni oczywiście jakby rutynowo prawie u wszystkich chorych to wykonują. Natomiast pewnie jest to związane również z całą procedurą i lokalizacją, w której ta operacja jest wykonywana. Niemniej jednak bardzo często u tych chorych obserwuje się zaburzenia rytmu i przejściowe kłopoty, które jakby są na stałe wliczone w koszt tej procedury. Oni sobie z tym doskonale radzą, ale myślę, że jakby nasza technika implantacji graftów piersiowych jest na tyle dobra, sprawna, no pomijając jakieś wyjątkowe przypadki. Myślę, że nie jest to absolutnie konieczne. Nie ma tak uzasadnienia. Czy ktoś jeszcze ma chęć coś powiedzieć? Bardzo proszę. Znaczy ja bym, korzystając z okazji, chciałem zadać pytanie profesorowi Olgierdowi Rowińskiemu. W momencie, kiedy jest rozprężany stentgraft w rozwarstwieniu, czy Państwo forsujecie rozprężenie tego stentgraftu? Bo on zazwyczaj się rozpręża jak taka cienka nitka, prawda? I w tym momencie mamy dwie możliwości. Albo uwierzyć w siłę radialną stentgraftu, albo pomóc trochę temu. Tak jak mówię, no na temat dysekcji to można mówić 3 godziny albo wcale. Natomiast my nie robimy oversizingu na górze, nie dopychamy balonem po założeniu stentgraftu. To, co najważniejsze, nie dopychamy też na dole, ale dolne wymiarowanie stentgraftu, ten dół stentgraftu, my wymiarowujemy do... Na poprzecznych skanach CT po prostu mierzymy membranę na wysokości, gdzie mamy lądować i to jest średnica naszego stentgraftu. Także to jest średnica dopasowana do tego, czym ma być aorta po założeniu stentgraftu. I potem czekamy, aż samo się to rozpręży. Mamy taką technikę. Jeżeli ktoś prostą rurą operuje, to wtedy jest duży problem, bo jest duże sfałdowanie, duże zmarszczenie, nie ma tego taperowania na dole, a czasami bywa to, że przerywa to membranę, niestety, jeżeli się za wcześnie operuje. Ja natomiast mam do kolegów inne pytanie, bo tu padały takie rzeczy, które są naprawdę istotne, bo skorzystając z doświadczenia pana profesora i tu kolegów, to kiedy zakładamy te stentgrafty? Wcześnie czy późno? Zaraz po wystąpieniu rozwarstwienia czy czekamy? Bo są dwie koncepcje na świecie. Jedna mówi, że ma być delayed, bo jest bezpieczniej, mniej powikłań. Druga teoria mówi, żeby zakładać natychmiast. No tak czekałem, że ktoś wywoła ten temat tutaj. Kiedy właściwie te stentgrafty w rozwarstwieniach zakładać? W jakim czasie od wystąpienia epizodu?
Mnie się wydaje, Olgierz, że chyba najważniejszym wskazaniem do założenia natychmiast to jest hipoperfuzja. To jest, czasami widzimy, że chory ma niedokrwienie dolnej części ciała po prostu. To nie jest częste, ale wtedy jest to niekiedy ratujące życie. Wręcz założenie natychmiastowe jest tym grzebstwem. No tak, ale to jest jasne. Natomiast mówię o tych pacjentach, którzy nie mają tego niedokrwienia. Decydujemy się na założenie stent graftu. Czy robić to w sposób opóźniony, czy robić to od razu? No tak jak mówię, literatura mówi, że w sposób opóźniony. Naszym zdaniem, jak to właśnie pan profesor przed chwilą powiedział, im wcześniej, tym lepiej, dlatego że wtedy membrana jeszcze ma szansę wrócić na swoje miejsce. Jak się poczeka kilka dni, ta membrana już nie wróci na swoje miejsce i musimy leczyć pacjenta niżej. Proszę bardzo, panie profesorze Szopiński. Ja przepraszam, że w tej sprawie głos zabieram, ale chciałem absolutnie poprzeć na podstawie swoich bardzo skromnych doświadczeń, a jednocześnie tego, co się od jakiegoś czasu, od wielu lat, kiedy Chris Nienaber prowadził swoje badania, i o ile było mówione, że chorzy leczeni farmakologicznie w pierwszym okresie mogą przeżyć, o tyle remodeling aorty, jaki następuje później, po 5 latach, właściwie stwarza nieprawdopodobnie trudne warunki anatomiczne do leczenia tych chorych. I niestety część z nich ginie. W związku z tym jest taka tendencja do szybkiego leczenia tego typu powikłania, dlatego że to załatwia sprawę remodelingu aorty. Po prostu stwarza szansę na powrót warunków anatomicznych. Bardzo dziękuję, pan profesor Kasprzyk. Jeżeli państwo pozwolą, ja mam jeden komentarz, jedno życzenie i jedną uwagę krytyczną. Komentarz do tego, co powiedział pan profesor Szopiński, jeżeli chodzi o perfuzję tętniaka, że my tego nie robimy na stałe, tylko zamykamy, dlatego że jeżeli się przez wiele miesięcy zostawi to otwarte, to jednak w części się powiększają i w związku z tym staramy się ten czas w tej chwili skracać. Jeżeli chodzi o życzenie, to by było do kardiochirurgów. W rozwarstwieniach aorty typu A są bardzo często wstawiane bardzo krótkie wstawki. Jeżeli ta wstawka jest bardzo krótka, to uniemożliwia to później i leczenie hybrydowe debranchingiem i uniemożliwia tak samo zakotwiczenie stent graftu łuku aorty. A jeżeli chodzi o uwagę krytyczną, to miałbym do pana doktora Jakuczuna, dlatego że wydaje mi się, że troszkę trzeba więcej zwracać uwagi na tętnicę kręgową lewą odchodzącą od aorty. Pan to powiedział tylko tak w jednym zdaniu, że to może prowadzić do niedokrwienia kończyny. Dużo większym problemem jest problem niedokrwienia muszczku i bardzo bym prosił o bardzo u tych chorych o bardzo dokładną analizę tego, jakie jest ukrwienie z prawej strony, a także czy lewa tętnica kręgowa nie kończy się jako pika. Dlatego, że niestety w sytuacjach ostrych mieliśmy przypadki, nie, na szczęście niewiele, ale zgonu z powodu udaru muszczku. Myśmy nie przykrywali tej tętnicy kręgowej, także ona pozostała drożna. Ale proszę, gdyby była konieczność, proszę o tym koniecznie myśleć. Pan profesor Dryjski, bardzo prosimy. Tak, ja mam jeden komentarz. Jeżeli byśmy chcieli leczyć wszystkie typu B rozwarstwienia, to koszt tych operacji byłby astronomiczny, przynajmniej w Ameryce. Ameryka nie jest w stanie rzeczywiście pokryć kosztu. To jest po prostu niemożliwe, dlatego jest tendencja, żeby zidentyfikować tych pacjentów, którzy naprawdę potrzebują tego i którzy będą mieli, że tak powiem, benefits. Ale i z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że są powikłania tych graftów, o których nie mówiliśmy i że jednak na przykład wsteczna dysekcja jest jednym z dużych problemów. Mówi się, że jest około 2-4%. Ja muszę powiedzieć, że pomimo to, że my nie oversize tych graft, ja wydaje mi się, że ten że my mamy więcej retrograde dissection niż 2-4%. Znaczy, odnośnie tej ogromnej liczby, to są 3 przypadki na 100 tysięcy mieszkańców. To są dane z rejestru brytyjskiego.
Także tego chyba aż tak bardzo dużo nie ma. Oczywiście my to widzimy jako chirurdzy naczyniowi. Natomiast jeśli idzie o ilość, to 3 przypadki na 100 tysięcy. Natomiast miałbym pytanie do pani doktor Szostek. Parę razy padło tutaj 2 centymetry długość tej szyi. Po dużym łuku, w linii centralnej, czy po małym łuku mierzone? Wszystko zależy, czy dotyczy to rozwarstwienia, czy tętniaka prawdziwego. Dlatego, że rozwarstwienia. Dlatego, że w rozwarstwieniu to właściwie nie mamy krzywizny większej, bo między krzywizną mniejszą, a najczęściej krzywizną większą jest przegroda. I zwykle tak się układa, że te wrota fałszywe są właśnie przy tej krzywiźnie większej. W związku z tym to jest bardzo trudne do określenia. My to określamy po prostu w ten sposób, że mierzymy aortę nie na rekonstrukcjach, tylko mierzymy na tych poprzecznych skanach. I w tym miejscu, gdzie odchodzi tętnica podobojczykowa, jeżeli jej nie przykrywamy, to po prostu liczymy 2 cm do wrót rozwarstwienia. Natomiast tam, gdzie mamy przykryć tętnicę podobojczykową, to mierzymy te 2 cm od tętnicy szyjnej. Tak jak mówię, że przy rozwarstwieniach nie boimy się, że z powodu tętnicy podobojczykowej dojdzie do przecieku drugiego typu. Dobrze, dziękuję pani doktor i chyba już dziękujemy, musimy kończyć. A pan profesor Szostek jeszcze. Bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, ja na pewno swój czas dzisiaj wykorzystałem absolutnie, może nawet i przekroczyłem, ale chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panu profesorowi Szkińcowi inicjatywy organizacji tego typu spotkań. Proszę Państwa, to jest olbrzymia wartość tego naszego spotkania, wielospecjalistycznego takiego spojrzenia na ten problem. I myślę, że to się udało, panie profesorze. Konferencja się kończy jutro, tak, panie profesorze. Tak, i oby to dalej właśnie w przyszłości udało się utrzymać. No i ja chciałbym, żeby to była myśl, która będzie kontynuowana przez inne ośrodki także. Dziękuję, przepraszam.